Witamy w kolejnym podcaście. Cześć, cześć. Dzisiaj postaramy się porozmawiać o Tobiramie, ale zanim jeszcze, bo taka głupia sprawa, nawet pisali mi ludzie: ej, Elio, rzucisz to na Spotify? W sensie, przypominałem, że jest 5 odcinków, nie, później przestałem i ludzie się dziwią, że dlaczego tego nie na Spotify czy na jakimś tym, ale to jest. Także nie tylko jak na ktoś Spotify. Jeszcze nie wie, jak tak, właśnie, nie tylko na Spotify, tylko na jakiś 5-6 platformach do podcastów. Wszystko macie w opisie, jakby co. To jest tylko w ramach przypomnienia. No i tak samo w sumie była tydzień temu taka zapowiedź tego podcastu, mam wrażenie, bo gdzieś tam na samym końcu powiedział, że możemy porozmawiać o Tobiramie. No i tak, porozmawiamy sobie o Tobiramie. Dzisiaj ty bardziej prowadzisz lekko, podcast, a ja będę się bronił. Już lekko o niego haczyliśmy gdzieś tam w tym, to na pewno możecie znać nasze stanowiska wobec niego. Ja bardziej jestem taki, ja lubię tą postać, fajnie jest zrobiona ta postać, ale nie lubię go. Mnie śmieszy takie coś, czyli każdy sobie może myśleć jak chce, a śmieszy mnie takie coś, jak ktoś mówi: Danzo to śmieć, nienawidzę go, a Tobirama to moja ulubiona postać. No mówię, no kurwa. Dlatego sobie to wyjaśnimy. I oczywiście mam przygotowany dialog z Tobiramą. My zazwyczaj nie chodzimy chronologicznie, no to sobie porozmawiamy o Tobiramie w Edo Tensei, jego rozmowy między Hashiramą a Orochimaru. Więc to w sumie będą jakby... chcesz bronić Tobiramy jakby, nie? Albo może chcesz znać najpierw jego stanowisko, bo nie do końca może pamiętasz, jak to było. No ja, i tak o... Jak powiedziałeś, to po Tensei, to już wiem chyba, co chcesz przytoczyć, także mów. Tak, no to Tobirama mówi o masakrze Uchiha. Raczej... Sasuke powiedział tam, co się stało, i Tobirama powiedział, cytując: wiedziałem, że może dojść do czegoś takiego. I Orochimaru na to: jednak to ty ich do tego popchnąłeś, drugi. Wszystko zaczęło się od utworzenia przez ciebie sił policyjnych Uchiha. I oczywiście wiadomo, same stworzenie policyjnych sił i danie im roboty to nie jest nic złego na oko, ale jest jedna kwestia. Jeżeli Tobirama wiedział, do czego to może dopuścić, no to jednak, jeżeli miał jakiś zamiar w tym specjalny, negatywny, to chyba już tak tego pozytywnie odbierać nie możemy. I kontynuujemy cytat Orochimaru. Władza przez ludzi jest zazwyczaj bardzo nielubiana, a to nieważny tekst. Im większą władzę taka grupa zyskuje, tym bardziej zrozumiała może się stać. Oczywiście to żaden zarzut w stosunku Tobiramy, to nieważny tekst. Pod pretekstem, i teraz jest do Tobiramy taki zarzut, pod pretekstem ułatwienia Uchichom pilnowania przestępców, wybudowałeś komisariat tuż przy więzieniu. Jednak każdy wiedział, że w ten sposób chciałeś wygnać ich klan na obrzeża wioski. Podałeś w ten sposób rękę zwolennikom Madary, którzy postanowili pójść za jego wolą. Bo jak wiemy, Madara opuścił wioskę, nikt się z nim nie zgodził, każdy wolał zostać w wiosce. Madara został opluty i jest taka sytuacja teraz, że Madara im powiedział, że wioska ich wypierdoli z tej wioski, tak? Że wioska jakby nie uzna tych Uchichów i tu się nagle okazuje, że wszystko staje się prawdą. Że zostali na obrzeżach wioski, zostali wtrąceni z tej wioski i pod jakimś tam pretekstem. Pod pretekstem właśnie, że będą blisko więzienia, że tam komisariat specjalnie był zbudowany. I teraz, co ty na to? Czy masz jakąś, nie wiem, obronę, jakiś stosunek co do tego? Czyli zacznijmy od tego pierwszego cytatu, co powiedziałeś, że on wiedział, że coś takiego się może stać. Tak, powiedział, że wiedziałem, że może do czegoś takiego dojść. Że no prędzej czy później do takiego czegoś dojdzie. To jest cytat. To nie znaczy, że on do tego dążył. Ale dążył do tego, to musimy sobie polecieć dalej jednak. Dobra, ale nie, najpierw chciałem to powiedzieć, okay. Bo tak, to wcale nie znaczy, żeby do tego dążył, bo po prostu wiedział, że coś takiego się może stać, bo to walony klan Uchiha, z którym, wiesz, miał do czynienia całe swoje życie i oni odpierdzielali, zawsze odpierdzielali, więc w sumie to tak kiedykolwiek ktokolwiek mógł tak powiedzieć. Tak. No ale teraz ja powiem teraz coś ważnego z mojej strony. Ja nie uważam, że Tobirama nienawidzi Uchichów lub ma na nich punkcie obsesję, bo to Uchiha. Nie, on nie ma obsesji na to, że bo to Uchiha, tylko że w jego oczach oni są zagrożeniem dla wioski. A dla jego wioska jest najważniejsza. I to nie chodzi o samo bycie Uchiha, nie? Tylko o to. I co mamy dalej? Sobie przeczytam. I wtedy wtrąca się Hashirama. I po jego reakcji możemy wnioskować, takiej zdziwionej i zdenerwowanej, że nie wiedział o tym, co się działo. Już prawdopodobnie nie żył, jakby to było po jego śmierci. Hashirama do Tobiramy, i cytując: tyle razy ci powtarzałem, żebyś przestał prześladować, zależy jakie jest tłumaczenie, uciskać Uchichów. I co na to Tobirama? Po prostu dałem im pracę, do której byli stworzeni. Wierzyłem, że... Patrz, i teraz jest najważniejsze.
No. Wierzyłem, że na wypadek pojawienia się nowego Madary będziemy w stanie natychmiast się z nim rozprawić. Czyli prawdopodobnie wiedział o tym, że jego decyzje mogą spowodować to, że kolejny Madara może się pojawić, ale wierzył w to, że natychmiast się z nim rozprawią. Chciał to kontrolować. Jakby możliwe, że chciał nawet wyplewić tych jakby niestabilnie emocjonalnych i ich wyłapać. Czyli można wnioskować po tym, że dał ich na obrzeża wioski, dał im tą pracę i tak dalej i wiedział, że to może się stać. Dlatego. Wiedział, że to no może dobra. Być wynik jego działań. Ale chciał natychmiast się z nim rozprawić. Co znowu nie tutaj wyszło. Ja bym się nie zgodził, że to nie jest wynik jego działań, tylko zobacz, co on... To, przytoczę to, co sam zacytowałeś, tak? No. W sensie, on... szkoda, że nie mam tego cytatu. Masz tak gdzieś szybko napisane, że mi napisać na Discordzie, że nie powalił? Bo to chodzi o to, wierzyłem, że na wypadek pojawienia się nowego Madary będziemy w stanie natychmiast się z nim rozprawić. Tak, tak, ale to nie było, że... Ja stworzę tego, tylko gdyby się tak stało, to od razu mamy pole, żeby go zablokować. Tak. Ale bo wiedział, że może tak się stać. Dając, no oczywiście, bo to znowu plan Ucicha. Ale to nie... Tak, tak. Raczej, nie sądzę by... No, to by było sprzeczne w ogóle. W sensie, po co... Tak na logikę czystą dla mnie, nie? W sensie, po co miałby stwarzać ten problem, żeby móc go jednocześnie rozwiązać, jakby... Może po to, żeby dostać pretekst do wyrzucenia ich z wioski, bo wiedział, że mogą być nieprzewidywalni, co zresztą też mówi niedługo. No jest, no mówił, że są nieprzewidywalni i to jest prawda wręcz, więc też się to mu dziwię, ale ja tego w ogóle nie odbieram jako... nie odbieram tego jako ja zrobię coś, co może spowodować, że właśnie taki drugi Madara powstanie, tylko że w drugą stronę ja jestem na tyle... No mam wrażenie od razu, nie, wiesz, w superlatywach, inteligentny, że jestem w stanie przewidzieć, że coś takiego może się stać, więc będę w stanie od razu zareagować, bo mam takie doświadczenie z całego swojego życia z Uchihami, przypomnijmy, że oni walczyli od samego dziecka, że no jednak znał ich trochę, więc jak znasz ich trochę, wiesz, że to są tykające bomby, no to jednocześnie no jeden... dał im tą robotę taką, gdzie oni mogą jakby uspokoić się raz, a druga sprawa, jeżeli coś się wydarzy, to od razu wskakują i elo, mamy na was tutaj nie tyle haka, co po prostu mamy tą formę kontroli. Przypomnijmy, że to był pretekst dania im władzy, był pretekst do tego, żeby wypierdolić ich na obrzeża wioski, bo według niego zagrażali wiosce, nawet jeżeli nie było ku temu jeszcze powodów. Przypomnijmy temu, ile tych tykających bomb w historii Uchiha było. Tak naprawdę. Ile było takich tykających bomb? Klan został... 90... Nie, kiedyś sobie robiliśmy... Nie pamiętam, bomby. Trzy takie bomby, ale z sześciu, czyli 50%. Bo tam było gdzieś powiedziane chyba nawet w odcinku, tu mogę skłamać, że tam w ogóle jakieś 90% czy coś przebudzając Sharingana mogło im się powalić w głowie. Nie wiem, czy pamiętasz też sobie sprawdzaliśmy, że trzy tykające bomby były, ale na sześć. Chodzi nam o MS-a, więc hej. Ale wiesz, tak. Zobacz też, ile nie zostało nam pokazanego tego, że oni, wiesz, oni i tak walczyli. To też raczej nie jest tak wyssane z palca, że siema, to teraz przebudzając Sharingana, ludzie szaleją, ale jakby się nic nie dzieje. No sama klątwa tej nienawiści, którą Sasuke przechodzi, no to było pokazane na jego przykładzie, ale było również powiedziane, że tak się dzieje po prostu. Nie tylko na tym konkretnym przykładzie, nie tylko u Obito powiedzmy, tylko w ogóle. Tobirama wspomina, że może tak się stać, że no tak. mogą po prostu nie opanować swoich uczuć, mogą stracić kontrolę nad sobą. No tak. I dobra, i zabezpieczył to w formie, bo właśnie powiedziałeś coś wyrzucenia typu, ich z wioski. Że on ich wypchnął celowo, żeby właśnie nie byli zagrożeniem. Po czy to im dał powiedział policję. Kiedykolwiek? Przyznał się do tego. On powiedział, że stworzył policję, żeby oni byli ten, żeby oni byli spokojni, żeby dać im zajęcia, ale nie żeby... Tego nigdy nikt nie powiedział, to są twoje słowa, bo mówimy znowu. Co Orochimaru mu zarzucił, że dał mu że tak o, wszystko zaczęło, dlaczego, jeszcze raz. No. On powiedział, wiedziałem, że może dojść do czegoś takiego i Orochimaru, jednak to ty ich do tego popchnąłeś i wszystko zaczęło się od utworzenia przez siebie sił policyjnych Uchiha i tam sobie kontynuuje, że władza przez ludzi jest zazwyczaj bardzo nielubiana.
i tak dalej, i są bardziej zarozumiali, się stają, czym więcej władzy dostają, więc to jest jakaś tam jego wina, i pod tym pretekstem pilnowania przestępców wybudował im komisariat. Po to oni dostali tą policję, żeby ich z tej wioski odsunąć, tak naprawdę. Dostali powierzchowną władzę po to, żeby komisariat sobie gdzieś tam wybudować, ich wypierdolić z tej wioski i niech sobie tam siedzą, i żeby był spokój w wiosce. Dobra, a co na to wszystko Tobirama odpowiedział? Na te wszystkie zarzuty? Co na to Tobirama? I to jest właśnie, wierzyłem, że na wypadek pojawienia się nowego Madary będziemy w stanie natychmiast się z nim rozprawić. Czyli to możemy sugerować po tym, że on wiedział, że jego wynik, jego to, że on stworzy tą policję i ich odsunie od wioski, może zrobić tak, że ludzie, którzy zastanawiają się teraz na chwilkę, jednak Madara miał rację, odsunęli nas od wioski, to jednak jestem z tym Madarą. I tak właśnie powiedział, to właśnie powiedział Orochimaru, ale może sobie przejdźmy dalej, żebyśmy mieli całość obrazu, nie? Nie, ale tutaj jest jeszcze dużo zarzutów, których ja mogę bronić, bo to jest znowu... No, ale to jest cała sama rozmowa, cały czas. No ja wiem, wiem o czym mówisz, bo ja kojarzę tą rozmowę. I znowu, to było zarzuty Orochimaru, ale jakby on do tego się nie przyznał, tylko przyznał, że właśnie istnieje ta możliwość, że później będziemy mogli się z tym rozprawić, a nie, że znowu, hej, ja spowoduję ten problem i sobie go rozwiążę. Ale to tak, dla mnie tak, możemy wnioskować, po jego ten. On się bał, że no ja wiosce tak może, że oni wioskę mogą jakby rozpierdolić od środka. Jasne. I nie ma w tym nic dziwnego, moim zdaniem. A czyli to każdy może zrobić. Jeżeli nie tylko Uchiha. Wszystkie klany. No dobra, ale patrząc na całą historię, którą znali, to jak zwykle Uchiha robią tutaj problemy. A czyli Uchiha robili problemy, bo zostali odsunięci od wioski, bo Tobirama nie chciał ich jakby w wiosce, bo wiedział, że mogą sprawiać problemy, ale ich jeszcze nie sprawiali. Przypomnijmy sobie, że Madara odszedł z wioski, a Uchiha go odsunęli, nie zgodzili się z nim. Kiedy się zaczęli zgadzać z Madarą? Wtedy, kiedy zostali odsunięci od wioski przed Tobiramę. Ale to dopiero to właśnie, gdzie to było? Nie, mówisz o latach tutaj. Później. Nie, to jest tutaj. To jest decyzja Tobiramy i to mówi Orochimaru. Ale no właśnie, to są słowa Orochimaru, na które on tak naprawdę, mam wrażenie, nie możemy powiedzieć, na zasadzie, że Orochimaru nie wiem, wie, że tak się może stać. Jeżeli to mówi. I Tobirama nigdzie temu nie zaprzecza i, co ja powiem więcej, zgadza się z tym, możemy wnioskować. I zaraz powiemy dalej. I teraz Tobirama powiedział do Hashiramy, sam przecież wiesz, Uchiha to klan opętany przez zło. To już troszeczkę taki tekścik. No i Hashirama, myślałem, że udało mi się zorganizować wszystko w ten sposób, aby Uchiha służyła wiosce. A Tobirama, to nie moja wina, że koniec końców sami się wykończyli. Przynajmniej wtedy okazali się pożyteczni. Taki tekścik bardzo... No, piękny. Tak. Świetny jest. Piękny, ale popatrz, czy to jest tekścik... Wiesz, że Tobirama to jest taki kochający, tak naprawdę nawet bardziej niż Hashirama. On jest taki... A potem mówi taki tekst, że oni sami się wykończyli, przynajmniej wtedy byli pożyteczni. To jest taki tekst, już bym, kurwa, o taką dyskryminację zategowywał. Ale człowieku, serio. To jeszcze dla mnie... On boostuje tutaj. Jeszcze podnosi się mi tego. Tak. Satysfakcję zlubienia Tobiramy. Tak, to jest ale... fajny badasowski tekst. Okej, okay, to jest fajny badasowski tekst. Tu się zgodzę. No dobra, musiałeś mi źle zrozumieć. Chodziło mi, że on bardziej był kochający. On bardziej, on się starał szerzej, bo chyba nawet, ja wiem o którym oczywiście odcinku, ten bo tekst, ja też go oglądałem do swojego filmiku. Szerzenie miłości. Filmiku, no że co? Ten tekst nie sugeruje szerzenia miłości. Nie, powiedziałeś, że tam ja uważałem, że Tobirama jest bardziej kochający niż Hashirama. Nie, w żadnym wypadku. Hashirama w 100% kocham wszystkich, a Tobirama był odpowiedzialny za życia, jako żeby ludzie w wiosce patrzyli na całą wioskę, a nie na swój klan. Czyli żeby klan Uchiha tak samo chciał bronić wszystkich innych niż tylko siebie. Tak samo z klanem Nara, z wszystkimi innymi klanami, a nie żeby nie skupiali się tylko i wyłącznie na swoim klanie. On tak, za to odpowiadał. Jednak Uchiha jeszcze, chodziło. Zanim Uchiha cokolwiek zrobili, cokolwiek mieli do czego... Jakby jeszcze nic się nie stało, a już zostali wyrzuceni z tej wioski jednak. Ale on dał im zadanie. I zobacz. Dał im zadanie po to, żeby z tej wioski ich wywalić. Po to. Dobra, nie, ale on nie wywalił ich z wioski, po prostu... Obrzeża wioski. Ale, dobra, zanim przejdziemy do tego oczywiście, że oni zostali strasznie odsunięci. No to strasznie, teraz, nie strasznie. Ja mam tutaj jeden taki argument fajny. Bo teraz tak. Czemu klan Nara się nie zbuntował? Bo jakby, czemu mieliby się zbuntować? No hej, mają 1000 IQ i też byli odsunięci od wioski, jakby nie patrzeć, byli gdzieś na uboczu, ponieważ
mieli las obok, to już mieli własny las, to już od razu świadczy o tym, że oni musieli być gdzieś na uboczu wioski. A czyli to nie jest kwestią tego, w sensie jesteśmy wioska ukryta w liściach, tak? Toczy nas las. No dobra, no i teraz jest... I wierzysz, że to jest tak, że siema w tym momencie jest tak, że mamy tutaj siedzibę główną, a zaraz obok jest dookoła las. No dobra. Tutaj jest kawałek wioski. No dobra. Nie, no. Wydaje mi się, czyli właśnie, nigdy nie mamy mapy. To jest kwestia czucia zaufania. I teraz patrz, klan Nara nie mógł odczuć, nie odczuł tego, że wioska im nie ufa i chce ich wyrzucić wioski, bo są źli, i tak dalej, chociaż nic nie zrobili, a Uchiha mieli cały czas to w głowie, że... Po to ich Tobirama odsuwa, bo się ich obawia, za to, że mogą coś zrobić i wiedzą, że im nie ufa. To się już czuje. I dlaczego Nara mieliby się niby zbuntować? Zero powodów. A dlaczego mieliby się Uchiha wkurzyć? Dlatego, że Madara przed opuszczeniem wioski powiedział, że klan i że wioska im nie ufa i zostaną prędzej czy później odsunięci od tej wioski. I stało się tak, jak mówił. I zostali odsunięci od tej wioski. No właśnie, ale zobacz, bo to tak brzmi, jak oni by, jakby zabrali im wszystkie prawa, nie, i oni nie mogli nic robić. Nie, to jest tylko mały punkcik. To było tylko taka iskierka do zapalenia się, po prostu pokazanie braku zaufania, tak? Że Uchiha jeszcze nic nie zrobili. No dobrze, ale dla mnie to nie jest kompletnie nic dziwnego. W sensie, a dlaczego mieliby darzyć go zaufaniem? W sensie, mając tak dużo powodów, wszyscy są, żeby się ich obawiać, to się go obawiają. Ale wiesz, i robią coś, żeby się nie wydarzyło to, co mogłoby się wydarzyć. Wiesz, na samych domniemaniach nie możesz lecieć. Nie można powiedzieć, tylko musimy stwierdzić to, tak jak mówił Orochimaru, że jego działania doprowadziły do tego, że ludzie poszli za tym Madarą jednak, koniec końców. Więc jeżeli on działał na samych takich domniemaniach, prawdopodobnie Uchiha... Czyli on wie, Uchiha mają takie i takie coś, więc muszę ich przeciwdziałać temu, tak? Tak sobie pomyślał. I jakby wziął wszystkich do jednego worka i zajął się samymi Uchiha, jakby tutaj już nie ma równości. To Uchiha są najgorsi, mimo tego, że jeszcze nic nie zrobili, mimo tego, że odrzucili Uchiha Madarę, który był wtedy jedynym jak złem. Jak nie robili, no hej, ale to nie jest tak, że... Gdzie robili? Zostało nam przedstawione tak naprawdę walka Izuna Madara / Hashirama Tobirama, ale przecież nie tylko oni tam byli. Tak, tak. W sensie, no ale to Senju też. No to Senju tak samo walczyli. No jasne. No i dlaczego teraz Tobirama rządzi wioską jakby w kwestii, jakby bardziej będąc za Senju, jeżeli wioska to jest jedność i odsuwa Uchichów, mimo tego, że mieli wojnę ze sobą razem. Jakby tu już jakby równości nie widać i równych zasad. No ale jest tak naprawdę, ale słuchaj, równe zasady, w sensie, ja rozumiem odepchnięcie ich od wioski, czyli odsunięcie od takiego głównego decyzji. Problemu, to jest jakby, on chciał im przeciwdziałać, ale co to jest za nierówność, jeżeli dajesz komuś większą władzę niż swoim ziomkom sędziu? To jest właśnie główną radę, bo to nie jest władza... To nie jest pozorna władza, oni mogli sobie aresztować praktycznie każdego oprócz Anbu. Nie, no to jest... Policja Shinobi. To jest przecież najgorsze gówno, jakie może być. Policja Shinobi. Policja w wiosce. Bo tak nam zostało to przedstawione. A ile lat minęło, że oni byli tymi policjantami? Halo. No byli. To jest raz. Dopiero się zaczęli wkurzać, jak minęło ileś tam lat. Ale mnie to jest śmieszne, że słuchaj, masz grupkę i oni są bardziej uprzywilejowani niż inne osoby, zwykłe. Tak, ale nie o to chodzi, że zostali uprzywilejowani, fajnie. Ale kwestia chodzi, po co zostali uprzywilejowani. Dlatego, że Tobirama powiedział: macie pracę, ja wam ufam. Ja pierdolę, jakby mi dali teraz podwyżkę, żebym się zamknął, to ja bym powiedział: no dobra, to dajcie. W sensie... Nie o to chodzi. To jest szukanie na siłę problemu. To jest właśnie kwintesencja klanu Uchiha, nie? Nie, to nie jest szukanie powodów na siłę. To już jest bez przesady. Oni dostali tą władzę z jakiegoś powodu. Nie dlatego, że są zaufani. Nie może być tak, że oni tak: a macie tu pracę, pieski, zachowujcie się, idźcie tam gdzieś tam na obrzeża wioski, tylko bądźcie spokojni, dają wam władzę, więc cieszcie się tą władzą. Oni wykonywali tą pracę przez wiele lat, tak jak mówisz, ale skurzyli się kolejny raz, żeby oni nic nie zrobili, zostali odsunięci od wioski, okej. Zrobili coś wtedy? Nie. Stało się coś, działo się coś przez lata? Nie. Po prostu nie byli zadowoleni z tego, jakby nie czuli zaufania od wioski. Ale okej, robili sobie tą policję i tak dalej i potem zostali kolejny raz odsunięci, to już nie jest Tobirama, nie? Ale wszystko kręci się wokół tego, że Tobirama robił ten mały kroczek, który taki był niewinny, jakby nic się jeszcze nie stało. Ale popchnęło to Uchiha
i innych wiosk, na przykład Danzo, do dalszych działań. I dlatego możemy sobie polecieć może dalej. No, ale to znowu gdzie? Nie jest wina, to już to bieramy, że Danzo zrobił tak, jak zrobił. Ale no kto to zaczął? I jaki miał powód do zaczął. Tego? Zaczął. Za jego życia nic się nie stało jakby złego. Tak. A on za swojej kadencji zrobił to, co miał zrobić. Przypilnował wioskę. Przypilnował tak, wioskę? Tak, żeby się nic z niej nie działo. No tak, ale leciał na domniemaniach. Nie wiedział, że Uchiha... Ale mówię. Jaki domniemania? On robił badania nawet bodajże z tego, co pamiętam, na Sharinganie. Nie. To... Jeszcze w głowie mam tą animację, jak jest po prostu mózg, czakra. Tak, ale to nie są żadne badania. To są po prostu... No ale nawet wnioskować by mógł. No, tak, on to wnioskuje po prostu. On to wnioskuje. Ale czy nie miał racji? Jeszcze nie, ale nie mógł wiedzieć, że ma rację. I powiedzmy tutaj teraz tak... Ale ile rzeczy masz na domniemaniu, zanim się okaże, czy to prawda, czy to nie? No to w sensie na logikę wziąć. Patrzysz na coś, ktoś mówi, że tak jest, ty mówisz, no, może tak być. Tak. I będziesz to wierzył, póki nie dostaniesz kontrargumentu. A że widział całe życie, jak się zachowują Uchiha, to założył, że tak jest. I założył słusznie. Założył słusznie, ale jeżeli by tak nie założył... Wiesz, nie wiemy, co by się stało, gdyby tego nie zrobił. Mamy dowody na to takie, wiesz, mocne i sam się do tego przyznał, że popchnął Uchiha do tego, żeby po prostu wrócić do tego swojego, do swoich korzeni. Znowu muszę to powtórzyć. Uchiha, że zostali odsunięci od wioski, jeszcze nic nie robiąc. Nic im się nie stało. Odrzucili Madarę Uchiha. Byli częścią wioski, byli jakby częścią tej demokracji i jeszcze nic się nie stało i już zostali odsunięci od tej wioski. I wtedy oni się wkurzyli. Rozumiesz? I powiedzieli, Madara jednak miał rację. Jeszcze i dalej nic się nie dzieje, przez kilka lat nic się nie dzieje, ale to już ten kroczek takiego braku zaufania. Czemu to zrobił? Bo tym Uchichom nie ufał. Rozumiesz? No tak. No ja rozumiem. I nie widzę w tym nic złego. Bo a ja widzę w tym coś złego. Zajebiste posunięcie, jakby. Ale to też, właśnie, bo to jest tak strasznie wyolbrzymione, że oni zostali. Nie, to ja mówię, nic się nie stało przecież. Oni jakby, koniec końców, oni przecież nic nie zrobili. Czy Uchiha coś po tej, jakąś reakcja była Uchichów po tym? Nie, oni dalej kontynuowali pracę. Tylko to po prostu był malutkie podwaliny do tego, aby potem ta wioska, aby to szło w złą stronę. I Hashirama to samo powiedział, że Hashirama nazwał ale to przyszadowaniem, tak? Dobra, ale teraz załóżmy, że Danzo nic z tym nie mieszał. To... No. Na jakiej sytuacji spotykamy klan Uchiha? Po latach, nie licząc właśnie ataku Kyubiego. W sensie, to nadal by była sobie policja i nadal by była sobie wioska. I ona się rozbudowuje i w sumie z lata na lata ci Uchiha są coraz bliżej. W sensie może, no dopiero się zaczęło srać wszystko jak był ten, Kyubi. Tak, bo tam Danzo zaczął już maczać palce, no i to już było hardcore. No, ale do tego momentu oni nie planowali niczego takiego, więc było, no mogą niektórzy powiedzieć chujowo, ale stabilnie. W sensie... Tak, jakby nie podobała im się ich pozycja w wiosce, tym bardziej, że Fugaku był odsuwany. Ale to już nie dobra. Jest Tobirama, tak? Już i to już w ogóle nie jest Tobirama, bo Fugaku w ogóle miał tak, chyba tak, rok jak Tobirama. Tak, teraz nie mówimy o Tobirama, teraz przyjdźmy sobie troszeczkę w przyszłość, w czasy Danzo, rozumiem. No dobra, ale no bo ty mówisz, nie wiemy co się stanie, ale z drugiej strony za życia Tobiramy, / później jeszcze lata, nadal się nic takiego nie działo, jakby ze względu na to, że on ich odepchnął, chociaż ja bym to nazwał też z drugiej strony taką lokacją, bo każdy w pewien sposób mógł nie, być odsunięty. Ty to tak on i tak, mimo tego, że ich chciał, żeby oni wszyscy się bronili nawzajem, to i tak te klany były poustawiane. Jeden tu, jeden tak, tu, jeden tak. tu, jeden tu. Ale to nie tak, to nie jest tak. Ty to tak nazywasz, ale jak mówi to Orochimaru i co mówi Tobirama? Znowu. Ale to Orochimaru znowu, kurwa, siema, ja wiem wszystko, tak? Tak. W sensie, dlaczego się nie wypowiada ktoś, kto przeżył to? W sensie, ale, mógłby wkrzeszyć kogoś. Mamy tam Tobiramę. I Orochimaru mówi, jednak każdy wiedział, że w ten sposób chciałeś wygnać ich klan na obrzeża wioski. Mówi to, aby ta informacja była bardzo jasna. I teraz komu wierzyć? Eliaszowi, który teraz mówi? Czy Orochimaru nie, no dobra. W anime? No to ja mówię, że Orochimaru wierzy, który rozmawia w tamtym momencie z Tobiramą, czyli z osobą, która wtedy podejmowała decyzję. I co mówi Tobirama? Tobirama nie mówi, nie no wcale tak nie było. Mówi, co ci mówi? Co mówi? Wtedy no po prostu wiedziałem, Hashirama. Tak się może stać. Wtedy, tak, też tak się może stać. I Hashirama zarzuca Tobiramie, że tyle razy ci powtarzałem, czyli to jakby nie jest pierwszy raz, i nazwał to prześladowaniem Uchichów. Rozumiesz? Jakby no tyle rozumiem. Razy ci powtarzałem. I co to może, o czym to świadczyć? Że to nie jest pierwsza decyzja przeciwko Uchichom. I jakby nie pierwsza taka znikąd. Bo on myśli, że... Nie on myśli, on wiele razy z nimi walczył i możliwe, że tak się stanie i tak dalej, i tak dalej. I są odsuwani od tej wioski.
Tak? No dobra, ale znowu, bo ja mam wrażenie, że to jest odbierane tak, jakby naprawdę oni mieli tragedię życiową. W sensie, nie, dobra, ja już, mówię już załóżmy, nie, załóżmy, znaczy ja jestem w stanie uwierzyć, że on chciał ich odepchnąć. No ale właśnie, miał ku temu powody. Przestaw powód. Wtedy. No, nie, przestaw powód. Jest masz? Ta społeczność. I teraz przestaw powód. Dlaczego? Jesteśmy teraz, żyjemy wszyscy. Jest Hashirama, pierwszy Hokage. Wszyscy żyją zgodnie. Hashirama nie mamy żadnej najmniejszej informacji o tym, że cokolwiek się dzieje z Uchihami. Mamy taką informację, mamy taką informację, że Uchiha wyrzekło się Madary, wyrzekło się tego zła i żyje sobie razem z mieszkańcami. I nie mamy żadnej informacji o tym, że jest źle. I Hashirama umiera i nie wie o tym, że Uchiha dostali policję, zostali wywaleni na obrzeża wioski. I teraz powód. I teraz daj mi powód, co Uchiha zrobiło źle wtedy, jeżeli jednak było wszystko dobrze za Hashiramy, to dlaczego jak Hashirama nie żyje, to Hashirama stwierdził, nie, no jednak to jest ryzyko, wypierdalać. Czemu? Bo ryzyko? Kwestia też... Ryzyko jest, może... Jest, no, ryzyko jest duże. Tak, ryzyko każdy może być tam zły. Tak samo sędziu się biło z Uchihami, tak samo Uchiha się bili z sędziu. No tak. Ryzyko tylko, zawsze bardziej, być. Bardziej znowu sędziu chciało iść w stronę pokoju, a Uchiha napierdalałem się. No nie. Bo też później już było tak, że kiedy później tylko Madara chciał przytrzymać i Izuna, ale ludzie chcieli zaczęli poddawać. Tak, tak. No chcieli też pokoju. No i znowu muszę przypomnieć, Uchiha wyrzekli się Madary, nie chcieli za nim pójść, chcieli zostać w wiosce. To nie byli źli ludzie. I zostali. I zostali w tej wiosce i potem zostali z niej szybko wywaleni. Ale tak właśnie, bo tu też... To jest kwestionowanie tak jakby Tobirama zrobił tylko to. No on jakby rozbudował wioskę na milion różnych sposobów. Może ta lokacja była potrzebna. Tak, rozmawiamy nie o tym. Nie wiemy, jak wyglądało to wcześniej też z drugiej strony, nie? A może... Właśnie, bo to jest dużo jest tutaj domysłów i niewiedzy. Bo no z drugiej strony to co? Jak mogło to wyglądać za czasów Hashiramy? Była jedna wioska, która się poszerzała cały czas dalej i wszyscy mieszkali w środku, ale w takim razie, jeżeli tak było, to i tak wyrzucił wszystkich. Wszystkich można powiedzieć porówno, w sensie, bo tą wioskę, którą znamy, można powiedzieć, że ona jest rozmieszczona tak, jak to robił to Tobirama, tak? Bo jak zakładamy, on odrzucił to Uchichów dalej, więc skoro oni nadal tak są dalej już w Naruto, które znamy, które oglądaliśmy na początku, no to wychodzi na to, że jeżeli nic się tam nie stało, jakaś wielka relokacja tych wszystkich klanów, to wszystko się wydarzyło za Tobiramy, tak? Zgadzamy się z tym? Wszystko czyli? W sensie, że w tym momencie, tak jak wygląda wioska za czasów pierwszego Naruto, to w sensie chodzi mi ułożenie tego, tych wszystkich klanów i tak dalej. Tak, musimy. To jest sprawka Tobiramy. Musimy tak, no są same jakby, wiesz, podłoża wioski, tak, same podstawy. Właśnie. Więc jakby to było stworzenie wioski, sam początek, więc nie ma innego wyjścia, jak tylko Tobirama. Jakby, no, ale niekoniecznie, właśnie, bo teraz tak, skoro Tobirama ich odsunął, tak, to jak to wyglądało wcześniej za Hashiramy? Wszyscy żyli w jednej kupie? Tak, tak, tak. Prawdopodobnie jeżeli żyli po prostu... w jednej kupie, to Tobirama odsunął wszystkich, bo on, bo... Przynajmniej wiesz, znowu, nie znamy dokładnej mapy, tak, ale nie. Mając jakieś tam, wiesz, przez fanów robione mapy, wiesz, tam milion rzeczy, że tutaj musieli iść tam i tak tam dalej, i tak dalej. Mamy dialog, który jest ważny. Mamy dialog, który jest ważny, który mówi nam, że zostali wyrzuceni na obrzeża wioski. Powiedzmy, gdzie są obrzeża wioski? Prawdopodobnie możemy wnioskować po tym dialogu, który jest kanonem, którego musimy brać pod uwagę, nie słowa wymyślone lub albo, a może. Tylko musimy właśnie brać to pod uwagę, że ta wioska musiała być bardzo blisko, bo była mała, tak? To musiało być wszystko bardzo blisko siebie. A wtedy Uchiha zostali po prostu wywaleni bardzo daleko od tych wszystkich, którzy byli koło siebie mimo wszystko. Rozumiesz? Tak nagle. Jakby nie mamy powiedzianym, mamy powód? Jeżeli nie mamy powiedzianego dlaczego, to tego powodu widocznie nie ma. Tak jak on mówi. On wierzył, no ale że z drugiej strony, no? tak mówisz, że to więzienie zostało zbudowane, oni zostali tam przeniesieni, skoro dostali funkcję, która opiera się w sumie, jakby nie patrzeć też na więzieniu, więc... Tak, tak, ale... Znowu, ja nie widzę, dlaczego to jest problem. I to nie, dlaczego... Znowu źle interpretujesz. To nie jest tak, że oni dostali policję, to poszli tam. Oni dostali policję po to, żeby ich tam dać, żeby to był pretekst do tego. Oni dostali po to policję, nie po to, tak jak mówię, nie po to, o Uchiha, kocham was, macie pracę, to jest pokaz mojego zaufania, daję wam władzę, zajebiście, jesteście piękni, możecie aresztować tam pijaka spod karczmy i teraz wypierdalać na obrzeża. I to był powód, rozumiesz? Nie było takie coś, że, wiesz, po to dostała, dobra, po to oni dostali do policji. Ja wiem, o czym ty mówisz, tylko że z drugiej strony to jest takie,
to wydaje się takie zwyczajne, w sensie, ja rozumiem, że w tym był cel, ale w czym nie ma celu się, jakby. Kieruję się dialogiem kanonicznym, nie? Nie mówię... No ale dobra, i teraz ja mam taki jeden argument, który chyba sam wypowiedziałeś w poprzednim podcaście, no. Bo jest coś takiego, że tu jest nam pokazywana znowu jedna strona, tak naprawdę. Bo Tobirama jakby nie mówi, tak, zrobiłem to i tak, tak dalej, tylko że wiedział, że taka możliwość się znajdzie i tak dalej, ale znowu jest pokazywane bardzo wszystko, ta opresja klanu Uchiha, w ogóle to było chyba sześć odcinków, jak powiedzieli. Czy aż taka opresja? Nie pokazano nam, że jest Uchiha jacy smutni, jacy straszni, to już przy masach się Uchiha to może było, ale za czasów Tobiramy to praktycznie bardzo mało widzieliśmy. I jakby więcej już Tobiramy niż Uchichów. W sumie dostaliśmy tylko decyzję jego i w sumie żadnych informacji o tym, co się działo. Mamy tylko ten dialog, informacje, który jest bardzo ważny. Od Orochimaru, i kolejny dialog zaraz też będzie. Dialog już właśnie za tych czasów stworzenia wioski. Ale może dokończmy, bo to jest cały czas ten sam dialog. I tak o, właśnie mówi, że wierzył, że na wypadek pojawienia się nowego Madary będziemy w stanie natychmiast się z nim rozprawić. I potem mówi do Hashiramy, sam przecież, że Uchiha to klan opętany przez zło. I mówi to bardzo ogólnikowo znowu. Jakby znowu mówię, mamy trzy bomby na ile pokoleń ludzi? Dobra, ale nie, trzy bomby to my znamy. Trzy bomby to my znamy. Tak, trzy bomby to my znamy, bo... To ci widocznie tyle było. Bo to zostało, wiesz, znowu mamy tło, którego nigdy nam w życiu nie przedstawiono i nie przedstawią nigdy. Bo po co? Bo dla nich to już jest temat zamknięty. Tobirama zrobił to i tyle. Ale z drugiej strony... Powiedział to ogólnikowo, że jest. To jest klan opętany przez zło, no i znowu, miał rację, jakby, a to nie znaczy, że wrzucał wszystkich, bo zobacz. Co znaczy opętany przez zło? To jest w ogóle tekst, kurwa, jakiegoś naziaka, naprawdę. To jest za tekst, opętani przez zło, oni są opętani przez zło, tylko bo nie kontrolują swoich uczuć, te uczucia są tak bardzo silne, że tracą nad sobą kontrolę, a nazwanie ich Uchiha to klan opętany przez zło, to brzmi jak jakiś, kurwa, nazista już, naprawdę. No ale, no i znowu, ale czy tak nie ale było na klątwa nienawiści i tak dalej? Ale już nie chodzi o badasowość, chodzi o to, że on rzeczywiście miał rację, w sensie no, może zło to jest złe określenie, ale no, jakby nazwał pewnie to, jak to po prostu znał. Ale czy tak nie było, no ta klątwa nienawiści to istniało, czy to był to Tobirama, tak czy nie było? To było tak nazwane, no to potem sobie wyjaśnił, okej? Okay? No i potem wiadomo, Hashirama mówi, że udało mu się, myślał, że wszystko zrobił tak, żeby Uchiha byli zużyli wiosce. No i on potem wali tym tekstem badasowskim, za który każdy go kocha, że przynajmniej są użyteczni, bo się sami pozabijali. Bardzo dobry pięknie. Człowiek. No i pięknie, bo no, ale słuchaj, skoro jest zagrożenie i w sumie wyeliminowało się same, które on sprowokował. W sumie już ludzie, których nie znał. Bo to już stało się tak, po dzieci, latach, jak... kobiety, chuj, nie znał, niech się zabijają, przynajmniej w tyle, co tyle zrobili. Wiesz co, to, ale w tamtym odcinku gadaliśmy, to chyba w tamtym tygodniu gadaliśmy, że jakbyś miał wagonik, który ma przejechać 1000 nieznanych osób, a jedną twoją, to byś wybrał te 1000 osób. To jest na takiej samej zasadzie podjęcie decyzji, mam wrażenie, nie? Nie wiem, dla mnie taki tekst, kurwa, że oni przynajmniej wtedy byli użyteczni. To takie strasznie umniejszanie troszeczkę im, co? Jakby nie twierdzę, że nie. To pokazuje jego charakter. Ale ja nie twierdzę, że tak nie jest. Tak, ale ja, właśnie znowu ku temu są powodów. Ja nie twierdzę też, że nie ma w tej chwili racji, tylko że ten tekst jest troszeczkę żałosny według mnie. Jakby w stosunku do normalnych ludzi. I to pokazuje jego charakterek, za który właśnie można powiedzieć mu, że badasowość. A ja bym powiedział, że to kurwa jest drugi Danzo. Z takimi tekstami, z takimi ale przekonaniami. Ale widzisz, Danzo, tak. Można powiedzieć, też trochę dążył, żeby oni się sami wybili, czy w ogóle ich wybić. A wrzucenie ich na obrzeże może było początkiem, ale to nie było czegoś takiego, że to ja wam zrobię tak, żeby was zmusić, żebyście zrobili coś, żeby was się pozbyć raz na zawsze. Po prostu odsunął ich, bo dał im robotę, do której byli stworzeni, żeby coś takiego się nie wydarzyło, nie, a jednocześnie, jeśli by się wydarzyło, to możemy temu przeciwdziałać. Dał im robotę po to, żeby ich odsunąć, to pamiętajmy. Nie dał tak, im roboty, dobra. Ich odsunął, no dobra. Tylko dał im robotę nawet, po to, nawet żeby jeżeli, ich odsunąć. To jeżeli dał im robotę po to, żeby ich odsunąć, dobra. I gdzie zła decyzja? Where bad decision? Po to, że Uchiha odczuli to, że oni specjalnie po to dostali tę władzę właśnie, żeby ich wyjebać z tej wioski, że wioska im nie ufa, że są strasznie odosobieni. To jest takie odrzucenie przez wioskę. Żyje sobie z ludźmi przez lata, tam nie wiadomo przez ile czasu dokładnie, po śmierci Hashiramy. I nagle dostajesz
pseudo pracę i zostałeś wywalony i wszyscy o tym wiedzą. Tak samo jak mówił Orochimaru, każdy o tym wiedział, że on chciał po prostu ich wyrzucić na te obrzeża wioski. I wtedy jak się czujesz? Taki odrzucony. Jesteś przecież z wioski liścia, ale idziesz na obrzeża wioski, bo dla niego jesteś niebezpieczny. Mimo, że masz 7 lat, mimo, że masz 80 lat i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest jego błąd. Jeżeli by się coś naprawdę stało, to jeszcze rozumiem. Jakby dla mnie decyzja Danzo jest bardziej logiczna niż decyzja Tobiramy. Dlaczego? Bo Danzo miał ku temu podstawy i to logiczne, z czym ja się zgadzam. Uchiha zaatakowali wioskę za sprawą Kurama i musiał to być coś z Uchiha. Musiał być. No nie mógł sądzić, że to znowu... jakiś ten. A Tobirama? Mówisz... Nie ma nic. Ale oczywiście to nie było jakieś... Jak nie ma nic? No, jest coś, o czym oczywiście nie wiemy, bo jest cała historia, w której oni teraz... się napierdalali przez 30 lat. No tak, teraz mówisz o czymś, co może by było, bo wierzysz, że nawet... Tobirama nie mógł tak postąpić znikąd, że musiało coś się stać. No i mówię ci, Uchiha odrzuciło Madarę i żyli w wiosce razem i zostali wtedy odsunięci. Więc nie mamy żadnej informacji. Ale ja nie mówię, że coś się wydarzyło po tym odrzuceniu. Chodzi mi o wszystko, co się wydarzyło przed samym założeniem wioski. No to czemu sędziu nie zostali odsunięci? Sędziu tak samo się byli jak Uchiha. Nikt nie był gorszy ani lepszy. Obaj byli źli. Jakby to się stało przez pokolenia. Oni się byli przez... Ale o sędziu kompletnie nic nie wiemy. No widzisz, czyli jakby sędziu niby są bardzo dobrzy, ale Uchiha też się bili na tej wojnie, no to oni są źli. Jakby skupiliśmy się bardzo na Uchiha. A gdzie w tym wszystkim sędziu? Sędziu w wiosce, koło Tobiramy. Bardzo dobrze się czujący, w końcu to jego rodzina. Widzisz, bo z drugiej strony też mamy coś takiego, że po prostu nie było przedstawiciela dobrego Uchichy za jego czasów. Bo kto był? Nie pokazano nam nikogo. Nikogo. Nie, pokazali nam Kagamiego, że mógł być, ale nie zdążył. No, Kagami wyglądał obiecująco, ale to też były... I z drugiej strony... Też nie możemy ocenić jego charakteru tak naprawdę. No mów. Tak, bo jeszcze jest kwestia tego, że to nie było tak, że Tobirama mówi wszyscy Uchiha źli od razu, bo nawet jeżeli tak ten mówi. Sasuke opowiedział, znaczy no... Dokładnie no tak, tak mówi. Opętało dokładnie tak mówi, ale razy, Boże, nawet, ale z drugiej strony zaraz mówi po tym, jak Sasuke mu mówi całą opowieść, że Itachi widać, że kochał wioskę i był... Mówi Hashirama, że prawdopodobnie był lepszym shinobi. Ale niż... Na bank mówił też to Tobirama, że widać, że Itachi kochał wioskę. To... Ja mam tu zapisane, gdzie to jest. To teraz nie uznam tego, bo ja chcę wiedzieć, że to jest 100% pewne. Nawet jak tak powiedział, to okej, kontynuuj. No załóżmy, że tak powiedział, okej. To nic jemu nie świadczy jakby jeszcze, ale mów dalej. No chodzi mi o to, że po prostu nie było dobrego przedstawiciela w jego okresie, żeby cokolwiek tam mógł zdziałać, chociaż no właśnie, on nawet Tobirama też to powiedział. I to jest powód tego, żeby ich odsunąć, czy jak, czy czego to jest, do czego dążymy? No że... powodem cały czas, ja nie wiem dlaczego nie rozumiesz, że to jest ten sam ciągle powód. Powód czyli? Odsunięcia ich to jest to, że on wiedział jak wyglądają stosunki czyli no po prostu jak wyglądają Uchiha po tym jak przebudzą Sharingana. Ale, czyli jest bardzo duża szansa na to, że oszaleją. I nie, czyli nie wiadomo jakaś... Bardzo mało... On znał mało osób, z którymi się tak nie stało. Ale jednak... Nawet przypominał bodajże, że znał osoby, które były dobrym Uchiha, ale jak przybudzili Sharingana, to się stali takimi crazy'lami. Tak mi się zdaje, że tak było, bo ja tu pisałem, o Boże, jak zaczynaliśmy pierwszy podcast, więc to już było 10 tygodni temu. Jakby nie znamy procentowej szansy, a po drugie, z tego co widzimy w wiosce liścia, to tam są bardzo normalni ludzie, w dużej mierze, którzy nawet nie są shinobi. Jakby widzimy policję ninja już za czasów później, jak tam jest z 20 powiedzmy do 50 tych shinobi policji, a reszta to są zwykli cywile. I jak żaden z nich nawet nie miał Mangekyo Sharingana. I no bo nie mieli okazji zdobyć właśnie między innymi też przez tą decyzję, że on ich odsunął. Już nieważne z jakiego powodu. Dlatego nie jakby... Nie, oni nie ale to jakby blokowało im szansę na przebudzenie w ogóle Sharingana, bo no jakby nie patrzeć nie to się tak. Mocnymi emocjami... O Jezu. Mocnymi emocjami się... Nie ma związku, to dla mnie. Przebudza. No jak nie ma związku? Przecież po to zrobił głównie też. Odsunął ich od wioski, dlatego nie przebudzili Sharingana. Nie, no co jest. No ale lubię słuchaj, dobrze, on nawet ich nie wysyłał na... On starał się nie wysyłać ich na misję poza wioskę, żeby nie było tak, że ktoś straci, idzie sobie trzech Uchiha na misję. Jeden z nich zginie i dwóch przebudza Sharingana, bo są smutni. Tak, ale tutaj Tobirama znowu mówi, że wierzył, że jeżeli ktoś się przemieni w Madarę drugiego, to mu jakby przeciwdziałają. I też nie wiemy, no tak. I znowu nie mamy tej szansy.
nie mamy pokazanej szansy, w jakim stopniu kto się zmieni i jakby Ucicha mogli być obserwowani, ale jakby nic z tego nie wynikło. Nie wiemy, jaki procent szans jest na oszalenie i wiemy, że bardzo mało osób tego Mangekyo Sharingana potrafi uzyskać. To muszą być bardzo, bardzo, bardzo silne uczucia. I to też nie każdy tak naprawdę, jeżeli chodzi o Mangekyo, to czy nie było tylko Madary za jego czasów? Prawdopodobnie tak. Tylko i wyłącznie Madary. I jego brak, tak, który nie żyje. Ja bym nie brał, nawet skoro on tak mówił, to nie bierzemy chyba w ogóle pod uwagę Mangekyo, bo istniał jeden do tego czasu. A czyli sam Sharingan jakoś specjalnie negatywnie aż nie wpływa i to widzimy po całej historii, ale już Mangekyo siada na łeb. I też nie wszystkim znowu. I to jest znowu takie wsadzenie do jednego woreczka. Mimo tego, że Uchiha to nie jest jedyny problem świata. Uchiha to nie jest jeden problem świata, że tylko oni mogą się... A tak zostaje przedstawiony trochę. Tak, to nie jest tak, że Senju nie może zaraz się zmienić, bo straci kogoś i się wkurwi. Jasne, ale nie było takich przykładów. Nie było takich przykładów. No. Uchiha? No były. I był to był tylko Madara. Czy mówimy... Tylko Madara. No był Madara. I oni go ja w stanie jestem od razu powiedzieć, żeby nie było, że powiem, że Tobirama wszystkich Uchichów kochał. Jestem w stanie... No, ręki to nie dam sobie uciąć, bo wolę mieć, ale że Tobirama nienawidził Madary. I tutaj jestem w stanie się pod tym podpisać, że to moje słowa, ja ale tak powiedziałem. Miał taki malutki zgrzyt do Uchichów. Czy po takich jasne, tekstach, ale po takich czemu nie miałby mieć? Jako dlaczego? Bo jest przywódcą wioski, który tworzy wspólnotę. Dlaczego Hashirama nie miał, a Tobirama ma? Bo to Hashirama, on jest jebanym debilem. W sensie, no, a nie jest? On kochać wszystkich. No, nie powiesz mi, że dobrą decyzją okay. było też poddanie nie. się Madarze na przykład, że zabije siebie teraz. No to też nie było, to nie jest, znowu, mówiliśmy o tym, jak głupie jest i bezsensowne Naruto pod względem nielogicznych decyzji, gdzie miłość rozwiązuje wszystko. Okej, okay, no to, ale to wiesz, to jest jedna sytuacja teraz. Jakby, jeżeli jesteś przywódcą wioski i tworzysz wspólnotę, no to nie możesz traktować jednych inaczej od drugich, bo jest sędziu. Nie możesz. Jesteś władcą, robisz sobie co chcesz, ale demokracja chodzi o to, że fajnie by było, jakby tak zrobił, że wszystkich postawił na równi, ale czy to jest osiągalne tak szybko, powiedz mi? Szczerze, z twojej nie pokazał nam tego. Masz, słuchaj, no dobra, a kto miałby nam pokazać, szczerze mówiąc? Hashirama stworzył takie coś, że jednak ci Uchiha żyli w tej wiosce. Nie wiemy przez ile, oczywiście wiemy gówno, wiemy bardzo mało. Tak naprawdę nic nie wiemy, no. No, wiemy bardzo mało, musimy dużo domyślać się, ale tak jak mówię, musimy wnioskować po tych dialogach, po tych tekstach, które on sadzi i po tych, które mówi Tobirama. I zaraz mam kolejny dialog, oczywiście znowu mówiący te jego uszczypliwe rzeczy. I może sobie do niego przejdźmy, bo już zgubiłem wątek. No, chodzi mi tylko o to, że... Nie twierdzę, że Tobirama nie miał żadnego zgrzytu do Uchiha. On tam chyba mówił, że traktował ich na równi, chociaż ja bym nie podpisałbym się pod tym. To mogłoby być takie autoczepnego, nie? Mhm. Jestem w stanie powiedzieć, że Madary nienawidził, tak szczerze. I wcale się tego nie dziwię. Ale z drugiej strony też to, że oni wszyscy mieliby być równi, nawet jeżeli do tego dążył, to mógłby nawet podświadomie tego nie robić, bo to nie jest takie banalne. To nie jest Ja nie wiem, czy to jest... Nie jest banalne. Ja bym powiedział, że dla mnie to by było nigdy nieosiągalne. Tak, bo tak. Po prostu... Wiesz, co mnie boli tutaj? To, że nie pokazano nam lub nic się... Bo jeżeli nam nie pokazano, to prawdopodobnie nic się nie stało. Jeżeli Uchiha sobie żyli w zgodzie z wioską, to mnie boli, że on powiedział, że nie. Tak nie może być. Że to jest zbyt duże ryzyko dla niego. Po śmierci Tobiramy, nie przed jego śmiercią. Już poza jego Ale wiedzą, z drugiej tak? strony... Halo, dobra, czekaj, sorry, że ci przerwę. No, dobra, bo, właśnie, to jest wszystko też przez... Po śmierci Hashiramy. Ty w tym swoim filmiku tam Tobirama zło konieczne czy uprzedzenie też mówiłeś, że Tobirama był za słaby. Raz. I to już jest kolejne. Mówiłeś, że w tym odcinku, że Tobirama był za słaby, żeby móc takiemu Madarze przeciwdziałać chociażby, nie? No, więc słuchaj, do niego się nie odwołuj, bo ja go nawet nie pamiętam. Aha, dobra, ale tam mówiłeś coś takiego, ale nawet pewnie potem by się podpisał. No bądźmy szczerzy, Tobirama nie miałby szans z drugim Madarą. Więc... Wiesz, nie też nie mamy. Mówisz, tego. Że mógłby mieć? Jakby z drugim Madarą, czyli po prostu, że się tak. Mangekyo obudzi. Czy to nie jest tak, że od razu Mangekyo to jest jebanym kozakiem? Jasne, że nie. Że od razu ale... będzie wiadomo, nie znamy jakby... No, wiadomo, ale hej, Tobirama to jest 1% Madary, nie no może 10% Madary siły, bądźmy szczerzy, nie? W sensie chodzi mi o kolejnego... Sam powiedział, że jakby obudził się kolejny Madara, to mogliby temu przeciwdziałać od razu, tak? Tak, powiedział. Ale to też jest argument tego, że on jest na to za słaby, jakby mógł się pojawić kolejny Madara. Ale jednak twierdził, że wierzył, że to zrobi. Że zrobią to. Że będą przeciwdziałać.
No, no jest, tak, więc... no to bo masz w zarodku, a nie masz, nie masz, nie dostajesz full siły Madary, nie? Tylko masz tego Madarę, który dopiero przybudził się Mangekyou, wiesz o tym z jakiegoś powodu widocznie, skoro wiesz, że wierzył, że można mu przeciwdziałać, więc masz... Są obserwowani z każdej strony. Masz, to chyba jeszcze za jego czasów nie było obserwacji. Znaczy, to... no tam oni tak byli cały czas tam obserwowani i tak dalej. To też no mamy... dobra, ale już pies to rypał, ale chodzi o to, że widzisz, Tobirama też był za słaby, żeby móc się tak normalnie solować z Madarą. Więc to też jest jakby kolejny argument, dlaczego mógł ich odsunąć, żeby nikt kolejny się taki nie pojawił, bo nie miałby możliwości obronić wioski. Sam okay. by nie dał rady klanu Uchiha, całemu klanu Uchiha, w sensie wiadomo jak to jest z Naruto, nie? Skoro masz no-name'ów, to kurwa mógłby każdego rozwalić bez problemu, ale zakładając, że jest za słaby na kolejnego Madarę, zakładając, no tutaj chyba nie ma nikt żadnych wątpliwości, no to też odsunięcie ich i ewentualne rozwalenie takiego drugiego Madary w zarodku brzmi jak coś też sensownego. Dobra, to lecimy z... Mówiłeś o Itachim, tak? Że Tobirama mówił o Itachim, że kochał i tak dalej, no to teraz mamy... W sensie, no, że jakby docenił jego wkład w wioskę, tak mam, no, tak mam napisane, więc... No to okej, okay, no to Sasuke mówi właśnie tą historię o Itachim, swoje motywy i wiesz, czy teraz... motyw zemsty Sasuke też jakiś tam może być zrozumiały, prawda? Jakby wioska oszukała Itachiego i tak dalej, możemy to jakoś tam zrozumieć, mimo tego, że to psychol jest. I co na to Tobirama? Tobirama wypił klatę i powiedział, opętało cię zło Uchiha, w takim razie to zakończę. I po takim czymś, jak, tak. po takim czymś mówi, że Itachi był taki i taki, że pomógł tak wiosce, był tak wiosce, to na to, że opętało go zło Uchiha. I w ale to chyba jeszcze nie było koniec historii, bo ja wiem, o którą ci chodzi, chyba ten scenek, co podniósł palec, tak? I chciał uciec. No, to też było badassowe, by the way, ale już nie mówię o tym, w sensie nie chcę tutaj mówić, że to było przed czy po z Itachim. Nie chcę mówić, to jest osoba, bo jest... nie pamiętam. Ale zdaje mi się, że to było to coś takiego, że właśnie zaraz go Hashirama uspokoił i oni dalej słuchali i dopiero po tym wszystkim powiedział chyba... Nie, potem była historia Hashiramy. Potem była historia Hashiramy i Madary. A. I to jest tak. Dla mnie to jest ale tak, dobra. Tobirama jest taki, wiesz, najinteligentniejszy Hokage. 300 IQ. I teraz co robi po wysłuchaniu i Sasuke i jego tego? Mówi, że podejmie decyzję po rozmowie z wami, czy zniszczyć wioskę, czy coś tam. On, opętało cię zło Uchiha, w takim razie to zakończę. I to jest 300 IQ, przenikliwy, który rozmową wszystko rozwiązuje Tobirama. No kurwa, nie. To jest właśnie Danzo Vibik. Znowu, ale czy nie miał racji? Z czym? Z tym, że opętało go zło. Znaczy w tamtym momencie Sasuke chciał rozmawiać. Powiedział, że podejmie decyzję, że chce ale tu wytłumaczenia, kurde, tak? To jest, ale znowu, ale jak sam powiedziałeś, jak on to ujął. No, to teraz tak trochę przekonaj mnie, że nie rozwalał wioski. Nie, to aż tak nie było tak spłaszczone. Po prostu Sasuke długo to rozmawiał, mówił o trzecim Hokage, tak? Z trzecim z Hiruzenem. Mówi swoją historię o Itachim i mówi swoje tam motywy i mówi, że wiesz, że porozmawiam wszystkim z wami, chcę wiedzieć, czym jest wioska, czym jest Shinobi, jaką drogą tam podążyć i tak dalej, a potem zadecyduje, czy wioska zostać zniszczona, czy dołączyć do wojny, nie? I w Tobirama wtedy wybucha, mimo tego, że jest w Eto Tensei. No dla mnie to jest znowu głupie ten, ale nie wiem, czy możemy się takimś tym kierować. To jest... Dla mnie to jest, jeżeli jest, mówimy, że to jest taka inteligentna osoba, która rozwiązuje wszystko politycznie i zajebiście i ma 300 IQ, no to na przykład taka decyzja temu przeczy. Bo jaką ma rację, jeżeli Sasuke przychodzi porozmawiać i jakby mówi na razie, co chce wiedzieć, a on się odpala nagle do Tensei i wszystkich chce rozpierdolić. To brzmi jak jakiś berserker, który jak Hulk z Marvela, który ma 2 IQ, kurwił się, odpala się i chce wszystkich zabić. To tak to wyglądało i to jest taki kolejny punkt, który mówię, no nie no, ten Tobirama to jest debil. Czy Tobirama dosłownie tym gestem nie potwierdził tego, co mówił? Bo zobacz, że powiedział, że jak wydarzy się drugi Madara, to może przeciwdziałać w zarodku już, nie? I Sasuke to jest drugi taki Madara po części. Jeszcze nie, ale już był blisko. Jakby koniec końców nie był bardzo drugi Madara, blisko, tak? Jakby Madara powiedział jasno, wypierdano z wioski, teraz dla mnie te realia, bo dzisiaj sobie oglądałem, tam dużo też pominęliśmy niestety w Madarze, tych jego motywów, bo Madara powiedział, że
teraz ma inny cel, znalazł nowe rozwiązanie i teraz dla niego ten świat jest takim, taką rozrywką, tak będzie to traktował i będziemy sobie, mam nadzieję, że zatoczymy wiele walk, wiesz, w trakcie spełniania mojego celu, bo teraz, bo ta rzeczywistość jest dla mnie nierealna, ja stworzę Infinity Tsukuyomi, bo tak przeczytałem i tak dalej, i tak dalej. No, a to już tam nieważne jest, przecież może kiedyś sobie do tego wrócimy i pogadamy o tych motywach Madary, bo tam, kurczę, fajnych dialogów pominęliśmy, szczególnie rozmowa między Madarą a Hashiramą, co troszeczkę wyjaśnia tych motywów Madary, chociaż nadal nie są nie są takie mądrutkie. Jeżeli... No dobra. I Tobirama i Hashirama, a raczej, mówimy o tym, o Pentaocie zło Uchiha, tak? I zapomniałem, co mówiłem wcześniej, kurde. Dobra, niech będzie. Niech będzie to wszystko. Przejdźmy sobie do bardzo ważnego tekstu teraz już po stworzeniu wioski, ale tak? Ale już olewamy to, że on był zły, czy nie był zły, no to był trochę taką drugim Madarą. I a chciał, o tym mówiliśmy? W sumie, też, no tak, że ja powiedziałem, że no. Sasuke był trochę takim drugim Madarą, też uciekł z wioski jakby, też chciał ją nawet napaść, jeszcze tego nie zrobił. Tak, tak. Ale on do tej pory nie zrobił, ale chciał. No i z drugiej strony, i znowu Tobirama mógł temu przeciwdziałać w zarodku, bo jakby go rozwalił, to by... Nie ma opcji, że on to zrobi, jak już nie żyje, tak? Tak, i znowu jest taki Hulk pięści, Hulk zabić. Zamiast... On przyszedł i chce porozmawiać. I co robi Hashirama, co robi Tobirama? Tobirama, zabić. Hashirama siada, tłumaczy mu i teraz co się dzieje? A Sasuke dołącza do wojny. A Tobirama już by go zabił. I świat by przepadł. No to jest takie trochę działanie strasznie pochopne. Jeżeli on tak działał w stworzeniu wioski, no to chyba, kurwa, na farcie ta wioska jakoś przeżyła. Ale dobra. Dla mnie Sasuke przyszedł tam porozmawiać, a nie... Już nie podjął decyzji, że niszczy wioskę, a on tak zareagował dziwnie. Tobirama i Hashirama tuż po stworzeniu wioski w rozmowie o pierwszym Hokage. Czyli Hashirama zaproponował Madarze pierwszego Hokage, stanowisko pierwszego Hokage, tak? I teraz mamy tą rozmowę w domku. Więc Tobirama o Hashiramu. I teraz cytujemy. Madara jako Hokage? Nie tobie o tym decydować. To nie czasy naszego ojca. Poza tym Madara nigdy nie zostanie wybrany. Czyżbyś nie słyszał plotek o tym klanie? Tutaj możemy zaznaczyć plotek. Czyli jakby nie ma żadnych badań, ani żadnych... W tamtym czasie, tak. To dopiero były czasy, w których oni jakby się zjednoczyli. To był pewnie dzień, dwa powiedzmy. Tak, no, ta wioska już stała. A czy to jest Hashirama, to pewnie mógł ale Hashirama, Mokuton, już mamy. Jest taka możliwość, chociaż nie mamy jakby... No. Tam w ogóle daty są chore. Ile to trwało? Krótko, po prostu było krótko, no. Tak, i czyżbyś nie słyszał plotek o tym klanie? Im silniejsza jest ich nienawiść, tym większa moc, dlatego są nieprzewidywalni. I Hashirama na to, że bez dyskryminacji Tobirama i tak dalej. I Tobirama mówi, od teraz, i tam wtedy Madara to usłyszał, nie? I sobie uciekł z dachu. Tak. I Tobirama, od teraz decyzje będą podejmowane demokratycznie. Nie mówiąc o tym, że na przykład mówi, Madara jako Hokage? Nie tobie o tym decydować. Od teraz decyzje będą podejmowane demokratycznie. Po czym, bo przed swoją śmiercią wybiera Sarutobiego na jednogłośnie. Ale od jutra jesteś koniem Hokage. Czyli kto jest chłop hipokryta. Ta demokracja to było tylko z nazwy i już mówiliśmy o tym. Z tak nazwy, samo. Tak, ale kiedy pierwszy raz wspominał o tym i kto? Tobirama, jakby ja widzę tekst, ja widzę kanon i to co jest pokazane. Tobirama w tej chwili wykorzystuje to, żeby Madara nie został tym Hokage. Słusznie, bo Madara to jest, Madara rzeczywiście jest nieprzewidywalny. Madara ma zbyt dużą moc, która jest jakby nieokiełznana, więc gadaliśmy o tym, że że nie został Madara. O tym gadaliśmy właśnie jako Madara, jako Hokage. To okej, no ale wiadomo, to jest troszkę manipulacja z jego strony, potem on tą demokrację bardzo olewa. Czy on, wszyscy, bo tak samo on został wybrany na Hashirama, powiedział, o dobra, będziesz moim następcą. Prawdopodobnie. Na łożu śmierci. Wiesz, on w tym dialogu mówił, że będą wybrani kandydaci i z tych kandydatów będzie wybierała rada wioski, oni i mieszkańcy wioski. On to mówi, tak? Więc tak to działo. Możliwe, że został wybrany przez ludzi. Bardzo prawdopodobne. Ale potem przynajmniej on wybrał swojego. Uważam, że wybranie Hiruzena tak było super. To, że tak zrobił, nie? W sensie, to myślę, że i tak by nim został. Hiruzen był jaki był. I to w sumie też nie pasuje mi ta decyzja w ogóle. Dla mnie... Dziwne to jest dla mnie, że on nie wybrał Danzo TBH. Tak, jedna osoba też powiedziała coś trafnego w komentarzu, że były czasy wojny, nie? W sensie oni byli w środku wojny i nie było czasu na organizowanie żadnych demokratycznych wyborów, bo tak się po prostu nie dzieje. I to też ma trochę sensu, nie? Tym bardziej, że gościu wiedział, że za 5 minut umrze. No okej. A z drugiej strony też jakby wątpię, że był lepszy wybór, nie? W sensie
Powiem tak. No, jakiś Kagami czy coś. Zgodzimy się, że Hiruzen nie był dobrym Hokage. No, najgorszy. Czyli chociaż utrzymał tą wioskę znowu, ponownie, widzisz, przez długie, długie lata, bo żył długo, nie? To już, ale to już chuj. Czy ale to za jego sprawą? To, że on był najlepszym wtedy, nie znaczy, że był dobrym, nie? I uważam, że był najlepszym, bo po prostu nie znamy nikogo innego. Znowu, nie mamy przedstawionego nikogo oprócz Danzo. Mamy Kagamiego na przykład obok. Kagamiego nie znamy go. Znaczy nie znamy, okej. Okay. No to nikogo tak. Nie znamy, nawet Hiruzena wtedy nie znamy. On możliwe, że to uznał, że on będzie najlepszy znaczy, dla wioski. No tak, patrząc, tak nie, patrząc na całość nawet, to znamy tylko tamtąd Hiruzena, Danzo, trochę tych dwóch radnych, w sensie tam Mitoka. Tak, tak, Hamura i ten dziad. Hamura, coś nie Hamura, tak, Hamura tak. To jest ten, ale jakoś tak. Hamura no, jakoś jakiś tak. Tam. Coś, no nieważne. Tak, no to tych czterech znamy. No i z tych czterech czy nie jest najlepszy Hashirama? W sensie, tak, ci z rady, jak trzeba było ich popchnąć, to ich popychałeś i nic ci nie robili. TBH? Danzo. Mm. Z tego co widziałem, czyli według logiki, jeszcze Danzo jeszcze taki nie był aż... No był pizdą. Już wtedy. Znaczy pizdą, okej. Okay. Ale jakby, nie wiemy czy już wtedy był taki straszny, jakby jak to powiedzieć, konserwatywny? Taki bardzo... Był od początku, kiedy dołączył do wioski, zrobił sobie jednostronną rywalizację z Hiruzenem, no który okay, zawsze był we wszystkim lepszy. No to tam jeszcze tam takie, nie znaczy. Jakby... No, Hashirama był nie Hashirama, tylko Hiruzen był najsilniejszy. To tylko tyle wiemy w sumie, że był najsilniejszy no. W tamtej chwili. No i był nazywany tam Bogiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak, tak. Okej, okay. I co w tym wszystkim najważniejsze? I właśnie, no to o to mi chodzi. Właśnie to jest takie manipulowanie, żeby znowu Uchiha nie doszli na wioski. Jeżeli chodzi o Madarę, to okej. Okay. I właśnie mnie troszkę boli mnie... Troszeczkę mnie boli ta hipokryzja jego. Ale dobra, ale znowu, ale plotek tu, o tym klanie, tu, słuchaj, tak? Bo jeżeli chodzi o Madarę, jeżeli mówimy o Madarze, to ja znowu się podpieram tym argumentem, że uważam, że tak, Tobirama go okay. Nienawidził. Też się z tym zgadzam, i z tego powodu też nie chciał go dopuścić do władzy, co było bardzo dobrą decyzją, nie? Tak, czy to tak, było tak. Takie, wiesz, haha, fair play, czy coś, nie, ale... Czy takie życie jest, hej, czy i tak teraz, musi być za każdym tak, razem? I teraz pytanie, dlaczego ludzie mówią, że Danzo to śmieć, który nie gra fair play, ale jednak działa na dobrze wioski, ale jednak Danzo to śmieć, a Tobirama to moja ulubiona postać. I to mnie strasznie irytuje, takie coś, że... Bo jest, tak, o, tak są naprawdę... Sami. Nie są tacy sami. No, nie są tacy sami. I jest kolosalna różnica. W sensie, to zrobił Danzo, to jest 1% tego, co zrobił Tobirama. Tak. Bo on... Może zaczął to, że on ich odepchnął i tak dalej, ale to Danzo robił wszystko, żeby ich powybijać tam, w sensie, żeby się pozbyć problemu raz na zawsze, wziąć sobie no. Więcej Sharinganów no. I tak dalej, i tak dalej. Ale w momencie, już, jak Danzo akurat już mówiliśmy o tym, że miał, akurat widział ten powód, że no, wioska została zaatakowana przez Kyubiego, została mocno zniszczona, zginęła masa ludzi, zginął Hokage, zginęła jego żona, to jest, tragedia się stała. I to musiała być sprawa Uchiha, no nie ma innej opcji. Mm-hmm. I w takiej chwili, jak reaguje Tobirama? W takiej chwili, jakby to mogło się stać, jak myślisz? Wioska została zakonana przez Kyubiego za jego czasów. I mógł to robić, on bardzo dobrze wie, że to tylko Sharingan mógł wiesz, ja bym ci powiedział, jak moim zdaniem wyglądałoby decyzja Tobiramy. No. Zamknąłby wszystkich Uchiha i wszystkich przesłuchiwał, torturował i tak dalej. Myślisz, żeby zamknął? Taki skąd nie, do nie, rozmowy? Nie uważam, żeby wybił wszystkich. A może by powiedział, opętało was zło Uchiha, w takim razie to zakończę. Może tak by powiedział. Ale tylko, że miał przedstawiciela jedynego, nie? Do ubicia, a nie cały klan Uchiha. No. No ja nie widzę, w sensie... Wtedy to, miałby wiesz, powody to... akurat do tego, że widziałby, że jednak ten klan jest bardzo groźny i już nie może dojść do tegoś takiego nigdy, kurwa, więcej. Nie uważam, w żadnym wypadku nie uważam, że Tobirama powiedziałby, że o, dobra, siła miłości, przyjaźń, ja wam nic nie robię, póki nie mam dowodów. Uważam, że zrobiłby coś niekoniecznie pozytywnego, w sensie... Znaczy wtedy rozumiem, ja wtedy rozumiem, jak ja mówię, że rozumiem Danzo po części... Ale nie znamy takich alternatyw dobrych, bo to już wtedy sami sobie winni są Uchiha. To już oni sobie, ta społeczność sobie już przejebała sama decyzją o jakby... Jeżeli mogę, rozumiemy tą i tą stronę, przynajmniej ja rozumiem, że Uchiha też czuli się tam uciśnieni i tak dalej. I już chcieli się jakby od tych łańcuchów wioski powiedzmy rozerwać, ale to jest ich wina. I ja rozumiałbym wtedy decyzję Tobiramy, za to nie rozumiem jego powierzchownych decyzji mówiąc,
Ale właśnie słyszałeś to nie plotki jest... o tym klanie? Im silniejsza ich nienawiść, tym większa moc. Ale to było moc, na początku, a później, tak, tak, jak rozmawiał już poza Edo Densei, mówił, że on znał ludzi, którzy oszaleli. No, znał ludzi, którzy oszaleli. Chodzi mi o Sharingana. No. I to nie było, że znałem Madarę, tylko że ludzi. I tam były jakieś takie przebitki chyba nawet z tego, co kojarzę. W sensie nie dokładnie twarze, tylko że tam, wiesz, Sharingany, bo widać to już w ciul. A to było... I mówisz, że ale są też ludzie tacy jak Kagami, że oni są, wiesz, mimo tego, że przebudzili Sharingana, to są okej, okay, więc to nie są wszyscy. Więc to nie jest tak, że on nie miał żadnych przykładów z życia wziętych. No jakby... Hej, no to musiał być największy problem, skoro tak zadziałał. Skoro, wiesz, w innych klanach się tak nie działo, to czemu miałby się na nich skupiać, nie? W sensie masz problem, który no, czy jeszcze... może jest, no, jest ryzykiem. Klan Uchiha jest ryzykiem. I jakoś to chce rozwiązać. Wiesz, w sumie... Ale nie, i no, mógłby to rozwiązać na zasadzie wyjebie was wszystkich stąd teraz, w sensie zabije was. Ale nie zrobił tego. Zrobił coś, co... Ale on litościwy. Nie, zrobił coś, co, wiesz, było dobre dla wioski, w sensie dla mieszkańców, niekoniecznie no, wszystkich Uchiha, tylko po prostu dla całej reszty, no, przy okazji nie zabijając ich, ale też nie zabierając im, wiesz, tej wolności. Oni po prostu żyli dalej. W sensie, wiem, że może to być odbierane tak, że o Boże, teraz mnie tutaj, ty Tobiroamo, zrobiłeś coś specjalnie i tak dalej, tylko... No, spłaszczasz troszeczkę. No oni po prostu nie czuli zaufania wioski, mimo tego, że czuli się jej częścią, to zostali odstawieni jak jacyś odmieńcy po prostu. Zostali odsunięci, mimo tego, że nie zrobili nic złego i nie ma... Jeżeli nie... To jest prosty wniosek. No, nie znamy dowodu pojedyncze tego. Jednostki nie zrobiły, w sensie ten cały klan ogólnie cierpiał przez pojedyncze jednostki. I to jest prawda. W sensie dlatego, że on nie zrobili nic złego. No w sensie w tamtym czasie no nie powiedziałbym, że zrobili coś złego. No bo to by było kłamstwo. Ale tak, tak. Jest w sumie boli tej istniało rozmowy, ryzyko. Istniało jeżeli, ryzyko, no, że mogliby. I Tobirama, mnie to boli tej rozmowy to, że Orochimaru zarzuca to, tamto. Mówi, że to jest pewnik, a Tobirama nie reaguje w żaden sposób. W sensie nie przeczy niczemu. Nie mówi, że to nie jest jego wina, że Uchiha, że stało jak się stało. On po prostu mówi, że wiedział, że to może się stać i tylko wierzył, że po prostu jeżeli pojawi się następny Madara, to po prostu go rozstegują. I no i to jego działania... znowu... No? No ja nie uważam, że jego działania były po to, żeby powstał drugi Madara, tylko po prostu, że jesteśmy w stanie się zabezpieczyć na przyszłość. Nie, ale bo wiemy, że tak może być poprzez własne doświadczenie, poprzez te osoby, które on wiedział, znał, były fajne i nawet Tobirama mówił o tym, że Uchiha kocha najbardziej i przez to, że kochają, ta nienawiść jest potęgowana, gdy oni obudzą Sharingana, gdy się stanie coś tej osobie, nie? Tak, i że tak, on znał te osoby, które były dobre, kochały, coś się stało tej osoby, które kochały i im szajba odbiła, bo wiesz, Sharingan, nienawiść i tak dalej, czyli on miał własne doświadczenia z tym wszystkim. No, no. Dlatego nie chciał tego powtarzać. I dla mnie to jest takie coś, wiesz, mamy dużą społeczność Uchichów, nie? I no, jeżeli mamy pojedyncze przypadki, to dlaczego jakby to nie jest tak, że to już jest nieodwracalny proces, nie? Na przykład widzimy za sprawą Sasuke, że to nie jest nieodwracalny proces, chociaż on padł w tę psychozę. Dobrze, bardzo daleko, tylko... tak? I mi się wydaje, że Uchiha jakby nie dano nawet im, jak to powiedzieć, nie dano im szansy na to, żeby zająć się tym. On po prostu powiedział, że on się zajmie tym sam. Wypadł z wioski, jeżeli coś się stanie, to my zareagujemy. Jakby wiesz... Też trzeba pamiętać, jakie były czasy. Tak, jeżeli jedna osoba by się włamała, to ja wierzę w to, że klan Uchiha mógłby sobie poradzić z taką osobą, jakąś rozmową. No jest wiele opcji. Już nie mówię o jakichś terapiach Uchiha. No właśnie, tak, ale mówię, zobacz, jakie były czasy. To były czasy, gdzie wojna mogła być zaraz. Nagle się pojawia wojna, wszyscy walczyli, zaczęły się wioski tworzyć i każdy chciał mieć władzę, więc... Tak, tak, jest taka opcja oczywiście. Więc już nawet nie mówię o tym, że nie byłoby czasu na terapię, tylko kto o tym by pomyślał w tamtych czasach, gdzie zabicie kogoś to jest, wiesz, to nie jest tak hardkorowo, nie wiem jak to nazwać, w sensie w dzisiejszych czasach jak zabijesz kogoś, to masz przechlapane, że tak powiem, nie? No to było takie średniowiecze, takie też powiedzmy. Mógłbyś, tak,
Ale to nie jest takie, wiesz, o Boże, co tu się wydarzyło, znaczy, no, teraz koniec świata. Żyjemy w czasach wojny, w czasach takich wojen niedawnych, więc to jakby codzienność była dla wielu ludzi, tak? Śmierć, chodzi tak. O to, że śmierć była dla wielu ludzi codzienność, no okej. Okay. To codzienność, więc ta terapia i tak dalej, to przegadanie kogoś, wiadomo, że to powinno działać i to w dzisiejszych czasach to wiemy, ale traktujemy te czasy początków wioski jak to by właśnie było takie średniowiecze, więc... Nie znamy tego, co się u nas działo w średniowieczu, ale no, można chyba śmiało zakładać, że to nie były takie rozkminy, że wszyscy postaramy się teraz wszystko zrobić pokojowo, nie mieliśmy takiej wiedzy na temat, wiesz, samego mózgu, jak to wszystko funkcjonuje, jak to wszystko przegadać. Może i byli psychologowie tamtych czasów, no ale, wiesz, w Naruto do mnie zostało to pokazane i mam wrażenie, że, wiesz, jak ktoś się pojawia taki, kto się, jak powiedziałeś, to wyrwie, że stanie się zły, to łatwiej go odstrzelić, niż go przegadać, nie? I to już nieważne, czy to robi Tobirama, czy to robi Kamuchiha. Czy to jest takie 300 IQ zrządzenie wioską? Dla mnie to jest bardzo danzowate. Jak ktoś się wychyli, bum, do odstrzału. Ale ja nie mówię, że on tak zrobił, ale czy taki mógłby? Jego, taki jego był, czy on to mówi, nie? Że jeżeli ktoś się wyrwie, no to wie, że sobie z nim poradzi. Że się tak. nie miał jakby... Uchiha to już wtedy nie mieli wyjścia, żeby sobie sami poradzić z tą sytuacją, chociaż oczywiście to byłoby bardzo groźne, ale nie mieli szans na żadną rozmowę, przynajmniej nie pokazują nam tego, to widocznie tak nie było. Nie mieli okazji, żeby sami się rozprawić ze swoimi problemami. I lata temu też tam nie pokazano tego za tak, bardzo. Bo nie możemy uznać, że nagle 20 naraz obudzi Mangekyo Sharingana, bo Mangekyo Sharingana jest bardzo rzadkim. Ale znowu patrzysz na Mangekyu, to nie patrz na Mangekyu, bo Sharingan, to nie mówimy sam o Mangekyu. Sharingan nie wpływa bardzo negatywnie. Jak mógł nie wpłynąć na ten, skoro on przytoczył argumenty, że znał takich osób, a nie chodziło o Mangekyu, no bo Mangekyu znaliśmy... Może kłamał, bo Mangekyo Sharingana jakby jest bardzo, bardzo rzadkim okiem. I przez jeszcze wiele... Popatrzmy sobie, patrz na to. Uchiha byli na wojnie, tak? Fugaku, rocznik Fugaku. Ile osób po wojnie miało Mangekyo Sharingana? Nikt, tylko on i to w tajemnicy. Ile razy śmierci musieli widzieć ludzi swoich? Na wojnie, jesteśmy na wojnie. I to nie tylko chodzi o śmierć, chodzi o smutne przeżycia. Ile wtedy ludzi w klanie miało Mangekyo Sharingana? Fugaku, po wojnie, jego rocznik, młodsi, też byli oczywiście na wojnie troszeczkę od niego. Na tyle, na calutki klan, jeden Mangekyo Sharingan po dwóch wojnach. I właśnie, no i znowu liczysz na to, że chodzi o Mangekyo, a nie chodziło o Mangekyo. Zwykłego Sharingana też przebudziałaś się z silnymi emocjami przecież, tak, nie? Tak, ale one nie wpływały na mózg tak negatywnie. Nie, jakby... nie aż tak, ale mogły. W sensie to nie jest tak, że... Ja wiem, o co ci chodzi, że Mangekyo naprawdę może tutaj namieszyć, zrobić po prostu 180 stopni. Wtedy chodzi ci o Edo Tensei, no to Tobirama przytaczał przykład Mangekyo Sharingana. Czyjego? Ogólnie Mangekyo Sharingana, jakby po przebudzeniu się właśnie tych negatywnych emocji i rozszalenia się. No to w takim razie musiał znać osoby, których my nie znamy. Albo lecieć chuja. Bo jakby no, na logikę, jeżeli jesteśmy po dwóch wojnach i Uchiha tyle śmierci widzą i wszystkiego, to jakim cudem tylko Fugaku w tajemnicy jeszcze ma Mangekyo Sharingana i na dodatek nie oszalał? To mnie zastanawia. A Tobirama znał tyle ludzi. I to wiesz, po jednej wojnie. Nie jak powiedział, nie, jak że znał bardzo dużo osób, tylko że znał takie przypadki, więc... No to przypadki, no to pewnie mówi na przykładzie Madarze lub jego brata. Przykłady. No może przytoczył przykład Madary. Znaczy właśnie mówię, nie dokładnie pamiętam, bo to 10 tygodni temu pisałem, czyli 11 nawet, ale ten, ale nie, chyba chodziło mówienie, że on ma 300 IQ jest, kurwa, 2 IQ. Bo ta decyzja, nie wiem, tysiąc innych rzeczy można zrobić, ale on wziął to w swoje ręce, jako taki właśnie, kurwa, z wypiętą klatą władca Tsunade. Że on powie i tyle, mimo tego, że przed chwilą szczekał, że demokracja i to wykorzystał. No, no tak, ale tak, to, że wiesz, mogli go wybrać demokratycznie, a jak już rządzi, to nie mają na to wpływu. Tak też u nas za bardzo działa, to jest, wiesz, mamy demokrację, ale co z tego? No i tak w sumie jedna osoba nie... No i to i tak jest, wiadomo, to nie jest dobra władza, to nie jest dobry przykład polska władza, bo to jest no tak, syf, ale broci smród. O tym mówię, że po prostu to, że został wybrany demokratycznie nic nie znaczy, tak ma władzę jeden człowiek praktycznie, no w sensie, no wiesz, no nie dokładnie, ale w Naruto tak jest. Mimo w sensie, tego, że on sądził, że to wszystko demokratycznie że jest, jeszcze, no. To nie dał szansy Uchichom, żeby... Nie wiem, cokolwiek zrobić. Tak jak mówisz, nie mieli przedstawiciela. No nie znamy też. Nie mieli przedstawiciela, no. Nie znamy go, więc nie mieli prawdopodobnie, nie? Musimy wnioskować. Tak. Jakby miał takiego dobrego przedstawiciela, to prawdopodobnie byśmy go znali. To ale znaczy, ta historia została ułożona, jak została ułożona. Tak. No ale właśnie, w sensie, o Jezu, bo
I dla mnie to, co się stało, wszystko, w sensie, czy to jest to jest dla mnie to super miłościwe? Nie. Czy to nie jest wina Tobiramy, ale on nie jest bez winy. To nie jest złoty człowiek, najlepszy Hokage, on chciał jak najlepiej dla Uchichów, jak najlepiej, ale no niestety tak się stało. Dla mnie on po prostu był twardy. Dla mnie jest najlepszy. W sensie, kto jest lepszym Hokage niż nie ma, Tobiramy? Bo dobra, i był najgorszy z najlepszych. Dla mnie teraz Naruto działa bardzo dobrze. To znaczy, okej, może, w sensie ja tego nie wiem. W sensie o tym mówię, nie? Ja nie wiem. Tobirama czegoś nie wiedział, też... no to twarda decyzja. Tobirama czegoś nie potrafił zrobić, nie miał innego wyjścia? Kurwa, zabijamy albo wypierdolamy ich. To takie... To też to i to mówiliśmy, mi że... wiesz? Tak, to co mówiliśmy, że... że Hashirama miał Tobiramę, a Tobirama prawdopodobnie nie miał nikogo. W sensie nie został nam pokazany, więc on tutaj rządzi sam, trochę jak Tsunade, nie? Chociaż, w sensie on robił, co chciał. Jednak musiał mieć kogoś, bo w rozmowie z Hashiramą mówi, że pierwszy Hokage zostanie wybrany przez starszyznę wioski oraz mieszkańców. Więc starszyzna wioski już wtedy istniała. Jakieś tam, nie wiem, dziadki, czy tam, wiesz, jakieś, no, jacyś tam politycy sobie tam urzędowali i prawdopodobnie z nimi działał. No i kto wie, nic dalej nie wiemy wobec tego, chociaż musiał mieć z kimś tam te decyzje podejmował jednak. No, tylko że widzisz, no. To, że jest ta szpileczka wbita, no to jest, ale czy... Ja nie znam lepszego rozwiązania, tak szczerze mówiąc, bo znowu, powiedzielibyśmy, że ej, siemka, to teraz miłość i tak dalej, żyjcie nie. sobie w wiosce, czyli tak jakby zrobił Hashirama, nie ma tak wszystko prosto. W spoko. To jest coś pomiędzy, to są ale teraz słuchaj. Bardzo, no to są dwóch inni ludzi, to jest wielka miłość i ale już nawet... chuj. Nawet już nie patrząc na tą miłość, nie? No. Bo patrz, jeżeli zostawiłby ich w środku wioski, powiedzmy, że no nie rozdzielałby wszystkich tam, tutaj idziesz ty, tylko zostawiłby ich w środku wioski i by nie stworzył tej policji, nie? To czy teraz... mógł stworzyć ją i zostawić ich tam wiosce po prostu, ale on ją stworzył po to, żeby ich tam wdać. Wiesz, dobrze, nie wiadomo, no, kto by wtedy rządził, czy była policja, czy po prostu dżonini wioski by pełnili te role. Już zostało wymyślone na te potrzeby. Mówiliśmy o tym, że ja nie uważam tego za złą decyzję, po prostu... Zrobił to, co musiał po części z Uchichami, żeby się przed nim chronić. Ale o czym on mówię? Mógł to zrobić, że... nie musiał. Jak miałby traktować wszystkich na równi, czyli również Uchichów wysyła się na te wszystkie misje, w której mogliby zginąć ich kompanii, to on nie minimalizuje szansy na powstanie drugiej Madary, tylko maksymalizuje. Tak. Mając przykłady tego, że po tym jak przeburzyć Sharingana możesz oszaleć. Nie wiemy jaka to jest szansa oczywiście znowu. Wnioskując po wojnie, bardzo mała. Tragicznie mała. Wnioskując po tym, że Fugaku jako jedyny z wielu... Ale znowu mówisz o MMS-ie! Nie mówimy o MMS-ie. Tak, nie mówimy o MMS-ie, a MMS tylko wzbudza tak negatywne uczucia, że się nad nim nie da kontrolować. Nie Sharingan. Nie sam Sharingan. Wtedy Sharingana mieli bardzo wiele osób, miało Sharingana. No, praktycznie każdy, kto był tam na wojnie, to miał Sharinganów. Wow, te Sharingany to się latały za każdą sprawą. Tam ludzie, nawet 14-16 lat, to taki średni wiek, powiedzmy, przebudzenia Sharingana. To było normalne przebudzenie Sharingana. Ale Mangekyo to było coś bardzo rzadkiego i dopiero Mangekyo siadł na mózg. No dobra, no to widzisz, mieli sobie, skoro mówisz Mangekyo, dobra, powiedzmy, że to był Mangekyo, tak? No, powiedzmy, Tobirama? Musiał w takim razie znać osoby, które przebudziły Mangekyu i oszalały, tak? Znaczy, wnioskujemy z tym się to chyba po? Jesteśmy w stanie zgodzić. Wnioskujemy to po czym? No po tym, że mówił, że zna osoby, które były dobre. Albo przytaczał dobre. Przykład Madary. Czy powiedziałby o Madarze, że to jest osoba, która kochała... Bo to nie ma jakby... Może to powiedzieć, okej, ale to nie ma sensu. Jeżeli właśnie znowu mówię... Jeżeli mówimy o tym Mangekyo, znaczy, i znowu ci mówię. Bo ja mam cały czas, wiesz, ja mam przed oczami to, że tam są pokazywane, wiesz, sylwetki osób, które nie są Madarą i są same Sharingany, ale ja ci nie powiem, czy tak na pewno było. Ja wiem, o tym mówisz. To mówi Itachi w rozmowie z Sasuke, że o Izanami i Izanagi, że oni przebudzają i tak dalej, i tak dalej. I że oni stają się tacy, i tacy, i tacy. Ale to jest totalny bullshit. Ta historia, wiesz, on mówi o Madarze i tak dalej, ale cała historia Itachiego, o której mówi, to jest totalny bullshit. Jakby ona nie jest prawdą. I potem dopiero prawdziwą historię mamy pokazaną, jak Hashirama o tym mówi. No, bo ja jestem przy tym, że skoro mówisz, że to jest MS, wierzę ci na słowo, bo mówię, nie pamiętam, czy tak na pewno było, ale powiedzmy, że tak. Więc w takim razie no musiał znać, skoro znał jakieś przykłady. No nie wiem, czy to był Madara, czy ktokolwiek, ale z drugiej strony,
mamy to, że to jest już niechronologiczne czasowo, bo najpierw poznaliśmy to, że Fugaku jako jedyny przebudził MS-a, nie? Po dwóch wojnach. Coś, co się wydarzyło później. Tak, tak. A dopiero później poznajemy to, że Tobirama znał osoby przed jeszcze Fugaku, które oszalały. Mhm. I teraz co, do czego dążę? Że albo bullshit, albo co zrobili? To, co zazwyczaj robią w Naruto. Historia rozbudowali coś. Jest spierdolone. Dlaczego? Masz pierwszą serię, Edo Tensei, już istniało i Orochimaru chciał sobie wskrzesić czwartego Hokage. 500 odcinków później się okazuje, że w ogóle nie mógł tego zrobić. Zostało to rozbudowane. No zmienione, bo dużo rzeczy zostało bardzo zmienionych na przestrzeni historii. Tak, i wiesz o co mi chodzi? Czyli w co musimy wierzyć, w tę najnowszą historię, bo prawdopodobnie tamta jest najbardziej aktualna według Kishimoto w takim razie. No. Tak, czyli w takim razie były MS-y przed wojną, nie? W sensie chodzi mi o to, że były MS-y za czasy Tobiramy, więcej niż Madary prawdopodobnie. To bardzo dziwne by było. To było bardzo dziwne. To się klei kupę wtedy. To by było bardzo dziwne, ale nie zdziwiłoby mnie, że tak się stało w Naruto. Jeżeli by tak było i naprawdę oni by szaleli w chuj, chociaż nie mamy tego powiedziane, ale jeżeli naprawdę te... Bo nie mamy konkretnych przykładów, ale skoro tak powiedział, to znowu możemy w to wierzyć. W sensie, tak jak mówiłeś, że Orochimaru powiedział, że oni tam odepchnięci byli. Tak samo możemy wierzyć słowom Tobiramy. Nie możemy powiedzieć, że pewnie kłamał, a on tak gadał tylko. No nie możemy tak powiedzieć, bo to są jednak słowa jakby napisane przez twórcę, czyli one muszą coś znaczyć. Bo w Naruto mało jest jakby takiego czegoś, że ja powiem ci coś, co jest nieprawdą. W sensie wszystko, co dostajesz w teorii, ma być prawdą, nie? Nie ma czegoś takiego, że ja ci celowo powiem kłamstwo. Zazwyczaj coś takiego się nie dzieje. No ja to mówię na każdym kroku, no tyle rzeczy można interpretować na tyle sposobów i mówię, nie wiem, wymyślisz sobie, 5 osób powie 5 różnych rzeczy na temat jednej rzeczy i to będzie wszystko prawda. To jest kwestia tego Naruto. I na dodatek ta kwestia trzyma się o tyle niespójna, że znowu możemy wnioskować teraz. Jedna osoba powie, nie no, to musi być tak raczej. Druga powie, że to musi być tak. I znowu to i to może być prawdą. I teraz kto ma rację? Nie wiadomo, no może być tak. I to właśnie może sobie tylko spekulować. Nigdy się dowiemy. I tego. No i teraz. To może tak już powiedzieliśmy bardzo w sumie sporo o tym wszystkim. Tak jakbyś podsumował Tobiramę. Czy uważasz... Nie, okej, to może ja powiem, co uważam. Ja uważam, że Tobirama nie nienawidził Uchiha, chociaż miał do nich taki troszeczkę dystans. Taki... No to ja bym ci powiedział, że... jeszcze ci wtrącę oczywiście, bo... No. Nienawidził? Też bym powiedział. Ten dystans, ja bym powiedział nawet więcej. To nie jest taka nienawiść i rasizm, tego bym tak nie nazwał, bo... To nie, ale ten dystans to ja nawet bym więcej powiedział. W sensie coś użył mocniejszego słowa. Nie powiedziałbym, że on ich kochał. Nie, w żadnym wypadku. Tylko on miał do nich uraz, może uraz. O tak, dobre słowo. Tak. No? To musiał mieć uraz, no w końcu walczyli z nim przez lata, zabijali jego braci, dzieci, no jak może nie mieć urazu? I nie dziwię się temu, bo to jest sytuacja, w której... Wiesz, to masz uciekam. Rodzeństwo i ktoś z jakiegoś tam, z takiejś rodziny ci zabija to rodzeństwo, nie? I vice versa, w sensie, nie? I vice versa. Nawet jeśli chcesz być dobrym człowiekiem i przegadać to zawsze w tyle głowy ci będzie chodziło coś takiego, że nie mogę do końca mu ufać. W końcu ja się temu nie dziwię. Tak, no nie wiem, walczyłeś z nim 2 tygodnie temu, widzisz go, widzisz na przykład gościu, który zabił twojego brata młodszego i widzisz go, kurwa, jak sobie chodzi po wiosce. Mówisz, no nie mogę. No to wiesz, być. Nawet jeżeli, wiesz, gadałby z nimi 1000 godzin, wszedłbyś w jego buty, dlaczego to zrobił, na przykład musiałby, czy cokolwiek, wiesz, że nie jest złym człowiekiem, to i tak z tyłu głowy masz, że on to zrobił. I wystarczyłoby coś pewnie malucieńkiego, wystarczyłby odpowiedni mały powód, żebyś go zajebał. Po prostu. Możliwe. I co mi się nie podoba w tym wszystkim? I do czego ja cały czas dążę? Bo ja znowu wspominam. Ja nie mówię, że Tobirama to jest taki i taki i taki, ale denerwuje mnie, że ludzie strasznie jego każdą decyzję usprawiedliwiają. Nie no, on musiał tak zrobić. Nie no, to było jedyne wyjście. Nie no, to było najlepsze wyjście. Nie no, jego tekst to badassowy był, jak ja go kocham. Jednocześnie mówiąc, że Danzo to jebany chuj. To mnie denerwuje. Nigdy, bo Tobirama nigdy miał to wyjścia, nie jest jedyna decyzja. Tak, to jest którą nam zaserwowano. Tak, nigdy nie ma, jakby... Dla mnie to nie jest najlepsza decyzja.
jaką mógł podjąć, nie jest najlepsza decyzja. Dla mnie, wnioskując po jego tekstach, po jego zachowaniu, po jego wybuchowości, on działał strasznie, on nie działał pod wpływem przemyślenia wszystkiego, on działał pod wpływem impulsu, to był człowiek impulsywny dla, według mnie, ja widzę teksty, ja widzę, jak on się zachowuje i widzimy jego ekspresję, jaką wybucha i tak dalej. Czy to tylko... jest człowiek, który przemyśli swoje działania, czy który się wkurzy i pod wpływem nerwów potrafi zrobić taką i taką rzecz. Dla mnie to nie jest taki wnioska. Tak jest napisana historia, że wioska bardzo wiele zyskała za jego sprawą, chociaż według mnie robienie, co możemy to znowu powiedzieć, średniowiecze, nie? On zrobił egzaminy na Chunina, w którym dzieci umierają, tak? W którym dzieci mogą umrzeć i za sprawą tego, żeby stali się silniejsi. Okej, było średniowiecze, okej, mogła być wojna i ludzie musieli być przygotowani na takie rzeczy. Jednak właśnie wioska była po to, że są inne sposoby, żeby ludzie stali się silniejsi, tak? Jakby nie muszą umierać w lesie w paszczy węża, żeby stali się silniejsi. I to, co możemy właśnie tłumaczyć, to średniowiecze, oho, stare czasy. I to jest dla mnie, czy to jest decyzja taka, wow, świętobliwa i on jest zajebistym Hokage? Dla mnie to znowu jest taka decyzja, kurwa, Hulka, napiętego z klatą siłacza, który nie myśli. Chociaż w tym logikę też wiadomo, jest zrozumiałe jak całkowicie. No. No to w sensie to prawdopodobnie było brane po prostu historycznie, że tak, kiedyś tak. Pewnie też miałeś jakichś gladiatorów czy coś takiego, w sensie no... No tak samo historycznie możemy brać pod uwagę to, że on, tak samo napisana historia, że on tą wioskę na Manowce to chyba negatywnie, tak? Złotą Wyspę gdzieś tam wyrzucił, że jest taka pięknie rozbudowana. No, to też nie możemy patrzeć i tłumaczyć. Ale o tym też rozmawialiśmy, że... Tak, było o tym. No. Że i było na przykład, chodzi mi o Orochimaru, eksperymenty / Danzo, które były niehumanitarne, ale przyczyniły się do dobra. I trochę bym... I to uznajemy, ja i ty, jako coś takiego... Nie wiem jak ty w sumie, ale ja odbieram coś za takiego nie jednoznacznie negatywnego. I teraz nie może być jednoznacznie negatywne, nie może być, ale to tak, jest ale nawet obrzydliwe, tak, ale nawet bym powiedział, że w pewnym sensie dobre, w sensie, wiesz, dużo dało. Tak, tak, ale tu, wiesz, znowu mamy, że mogło dać, ale nie musiało. Duże ryzyko podjęte zostało dla dobra wioski, chociaż wiemy, że tam interesów Danzo miał obok siebie bardzo wiele. Tak, jakby, tak. Ale przy okazji dla wioski rzeczywiście. Tak, w tym momencie chodzi możemy wnioskować, o to, że wiem, co ty chcesz zyskać, żeby nie pluto tak bardzo na Danzo, jednocześnie kochając Tobiramę. Znaczy, Tobirama nie jest taką kurwą może jak Danzo, bo Danzo jest takim już skrajny, taki całkowity, bezuczuciowy gościu, który, powiem ich wspólny cytat, taki sam. Najważniejsza jest wioska to podstawa. Mówi Tobirama Edo i mówi to samo Danzo. Najważniejsza jest wioska to podstawa, tak? Czyli jakby to Hashirama sugeruje się tym, że najważniejsi są ludzie, a Danzo i Tobirama, że społeczność, że dla większości robi się jakąś gorszą rzecz, tak? Dlatego mówię, że ja tych ludzi porównuję. I to nie jest tak, że oni są całkowicie inni, że... Nie, to dla mnie to oni są inni jako ludzie, ale kierują się bardzo podobną logiką, mimo tego, że Danzo jest mocno skrajniejszy i potrafi się posunąć do wiele mocniejszych rzeczy, bo to, no, mamy temu, wiadomo, proste przykłady. No ale no hej, co za dziwnego, jakby Danzo był w drużynie na wojnie Tobirama. Myślę, że to był jego idol z dzieciństwa. Myślę, że to był idol dzieciństwa i jakoś za Hashiramą zbytnio nie przypadał. I może i słusznie. No i ci powiem, że ten... Że... No, oczywiście są podobieństwa. Ja myślę, że nie ma osoby, która by powiedziała... Że wprowadzeniu władzy. Ten tekst bardzo dobrze to pokazuje. Że oni są bardzo podobni pod wieloma względami, ale jednak coś ich różni. Różni. W sensie, wiesz... Tak mówiłem, no. Jakby Danzo jest mega skrajny i robi znowu, za siebie. Znowu, zeswitchować te rzeczy, to jakby Danzo był został drugim Hokage... i miał takich ucichów, to on by już wtedy ich pewnie wyrżnął. Ale coś nie. Zrobiłby, mógłby ich odepchnąć, w sensie, patrząc... Nie, chodzi mi o, że miałby te same emocje, tak? Bo znowu mówimy o tym, że... Aha, mówimy, był że na jego miejscu. Danzo to brat Tobiramy, to Hashiramy, brat Tobiramy, Hashiramy, tak? Tak, tak, lecimy? W sensie, nie, że po prostu... Czy był na wojnie z ucichami. Miejsca. Czy nie o to chodzi, jakby... Bo mówisz, że to są te dwie, te same osoby i jakby Tobiramę postawić w miejscu Danzo, to podobnie by postąpił. No mówię ci, że
raczej by nie wybił całego klanu, moim zdaniem, przynajmniej w moich oczach, mógłby robić złe rzeczy no. typu właśnie, wiesz, przesłuchania, takie, wiesz, zamknięte, że wszystkich by zamknął w chuj za karę i tak dalej, ale myślę, że nie pozabijałby wszystkich. Ja mam argumenty ku temu, że albo to odstrzeliłby zrobić. Co piątą osobę, tylko że ich zastraszyć. No to już Adolf, pan Adolf się kłania. Ale tak, dobra, tylko że to jest raczej to jest mniejsze zło niż Danzo. No, Danzo chciał zabić wszystkich od razu, nie? Pożyć całego problemu. Tak, tak. No ale ja tu mam właśnie takie argumenty ku temu, że Tobirama, tylko czego potrzebowała wioska kontra Uchiha, żeby zażegnać temu? Przede wszystkim jakichkolwiek rozmów. Fugaku był złym przedstawicielem? Fugaku był wybierany, nie wybierany, tylko był kandydatem na Hokage. Wydawał się bardzo rozsądnym gościem. A to już jest daleko, okay, daleko po Tobiramie. Tak, już abstrahując, bo my teraz stawiamy Tobiramę na miejscu Danzo, tak? I do tego. No to... I to Tobirama, Jezu. Tak? I czego im potrzeba tej wiosce? Trzeba im, kurwa, jakiejkolwiek rozmowy, nie? Bo nie widzieliśmy żadnych negocjacji, niczego nie widzieliśmy, bo Hiruzen to jest nieporadna ciota i nie zrobił nic. I czy Tobirama, znając jego teksty, na przykład wioska jest najważniejsza, wioska to podstawa, upętało cię zło, pora się ciebie pozbyć, Uchiha to przesiąknięte zło i tak dalej, czy by on był w stanie rozmawiać z Uchihami, jeżeli Sasuke tak. do niego przyszedł, powiedząc mu, teraz Sasuke w tej chwili jest klanem Uchiha, który chce zniszczyć wioskę, dokładnie to samo, tyle, że on przychodzi do nich i mówi, że chce porozmawiać i nie podjąłem jeszcze decyzji. Tobirama od razu, kurwa, wyciąga dwa miecze i się na niego rzuca. To jest jego pierwsza myśl, co robi. I jakby postąpił teraz Tobirama, jeżeli dowiaduje się, że Uchiha w nocy przychodzą zabić wszystkich, albo nie, bo miało być bezkrwawe przejęcie wioski, tak? Fugaku to powiedział. Bezkrwawe przejęcie wioski, czyli pewnie zabicie starszyzny wioski i pewnie Hokage i tych wszystkich z góry, tak? Pewnie górna półka. I Tobirama się dowiaduje o tym. I Tobirama teraz mówi, dobra, czas na rozmowy. Nie, Tobirama teraz właśnie, tak jak mówię, albo zastrasza ich jakoś, albo wygna ich z wioski. Że nie wygnałby ich z wioski, bo wiedział, że się pewnie zemszczą. Prawdopodobnie koniec końców ten klan zostałby całkowicie wymordowany i z pan Sasuke możliwe, żeby nie przeżył. Czy do tego by doszło? Bo mogło, nie mogło. Bo mówisz tak, jakby na pewno Tobirama nie rozmawiał z Fugaku. Czy tak? A ja myślę, że to bullshit. Sugeruję po tym, co widzimy, więc masz Kagamiego, który był dobrym przedstawicielem, A to nie ma od początku do końca był miłosierny i jakoś z nim rozmawiał. Znowu, nie znamy bardzo Kagamiego, ale jakbyśmy znowu zamienili go z Fugaku, to no Fugaku też był dobry, tak w sensie, wiesz, obiektywnie patrząc, że nie był zły człowiek, nie chciał złego, więc... Uważam, że rozmawiałby z nim. Nie. Widzisz, teraz nie o to chodzi. Bo Kagami w ogóle jest tutaj... Bo to chodzi o samą sytuację. Czyli Uchiha... On się dowiaduje, że Uchiha chce zniszczyć wioskę. Przychodzi Sasuke do niego w Edo, dowiaduje się, że chce zniszczyć wioskę. Co robi Tobirama? Od razu, bez żadnych słów, chce go zabić. Ja się tym sugeruję. No, nie, że dobra, ale... Oczywiście on rozmawiał z jakimiś Uchiha, on lubiał Uchichów, ale dowiaduje się, że któryś Uchiha chce kogoś... chce zniszczyć wioskę. Od razu się odpala. Dla mnie to nie jest takie jakoś bardzo dziwne, w sensie... Nie jest bardzo dziwne, zakładając, że z jakiegoś powodu wie, że to jest jedyna osoba, tak? Powiedzmy, że wie, że Sasuke jest sam, w sensie chce rozliczyć wioskę sam. To mocno pozbywając się jednego człowieka, pozbywasz się już całego problemu. Nie, że przegadasz go... spróbujesz go przekonać i się okaże, że on przejdzie na dobrą stronę, zawsze może ją zmienić, a tak to się przyzmywasz całego problemu, po prostu od razu. No a potem mówi, że do Hashiramy, że Uchiha to klan opętany przez zło, więc jakby i znowu nie mówi o nim, nawet tylko o nie wiemy, czy powiedział to złośliwie, czy nie, w każdym razie tak, znerwany, miał rację. Znowu miał rację, dobra, ja nic nie mówię, że nie miał racji czy tak dalej, bo to już, o tym już rozmawialiśmy, ja mówię, jakby zareagował, ja wnioskuję po jego tekstach, po jego nagłych decyzjach, jego takich impulsie, że on dowiaduje się i wskakuje, i taki zdenerwowany, i tyle takich, on jest, cały czas jest skurwiony, no tak to wygląda, on nie podejmuje decyzji racjonalnych. Czyli chcesz wstawić Tobiramę w momencie, w którym on się dowiaduje, że za godzinę ma być, powiedzmy, bunt i ma przejąć wiadę, tak? Za dzień, za trzy dni, tak, i co by on zrobił? Mógłby wybić cały klan, czemu tak. nie? I tylko o to mi chodzi, że mógłby, nie musiałby, dobra. tak?
I nie chodzi ale o to, że musiałby znowu, to zrobić. Ty stawiasz go w pewnych takich warunkach, a nie od początku. W sensie, no. Bo czy wydarzyłoby się to, gdyby on był od początku tym Danzo, czyli mógłby rozmawiać z Fugaku? Fugaku by miał trochę lepszą go, tak? pozycję. Gdyby miał... Mi się wydaje, że Shobirama pokazał, że odsuwa ich od bazy. Mimo, że mamy jeden malutki przykład. Jeden malutki przykład Kagami Uchiha, który był u jego boku. I to tyle. Jeden, który znamy, a nie jeden, który został przytoczony. Bo mówił, że znał no. osoby, które były dobre, ale stały się złe przez Sharingana. Nie wszyscy nawet więc... byli, że mało osób w ogóle było wojownikami w Uchiha, tak co ciekawe. Więc... To nie było tak, że był jedynym. Jedynym, którego widzieliśmy z imienia i nazwiska. No okej, okay, okej. Okay. I ja szczerze uważam, że jakby Fugaku był, istniał za czasów Tobiramy. Myślę, żeby się dogadali. Chciałby w ogóle, wiesz, też rozbudować wioskę, no uczestniczyć w niej. Czyli, bo Fugaku nie jest najlepszym na świecie przedstawicielem Uchiha, ale jest dobrym. Tak, z tych, co widzieliśmy, to chyba i tak. No. Więc uważam, że byłby w stanie mu jakby, wiesz, zaufać może na mocne słowo, po prostu dać coś powiedzieć w odróżnieniu od tego, co zrobił Danzo, żeby nie mógł nic powiedzieć i ten, i Hiruzen. Uważasz, że dla Tobirama w końcu nie byłoby to światełko? Że nie dość, że Kurama zniszczył wioskę. Kagami takim był światełkiem. Dlaczego drugi nie mógłby być, który chciałby bardziej się zaangażować, chodzi... tym bardziej, że, wiesz, że masz o... no? Fugaku, który jest takim głową klanu Uchiha no? i skoro głowa klanu Uchiha, która się jakoś nią zajmuje, jakimś klanem, chce coś wprowadzić, chce coś ulepszyć, to no? wiesz, można tak, spojrzeć tak. na to. I teraz wróćmy do tego, bo już nie chodzi o pojedyncze osoby takie jak Kagami i tam inni, co tam byli dobrzy. Mm-hmm. On mówi, najważniejsza jest wioska. Wioska to podstawa. Wioska zostaje zniszczona przez Uchichów za pomocą Kuramy atak na wioskę. Zostają odsunięci. Na dodatek dowiadują się, że zaraz planują atak na wioskę. I on mówi, najważniejsza jest wioska i wioska to podstawa. I tak. ja sugeruję, no muszę sugerować po jego tekstach tak. i rozmowach, i jego no. rozmowie z Sasuke, które jest normalnie, to jest sytuacja, on jest Fugaku i wioską i klanem Uchiha, tylko lepszym, bo przychodzi porozmawiać. A Tobirama nie. Ty mówiłeś, okej, okay, bo to jest jeden przedstawiciel i on go zabije i już będzie spokój. To jest dla mnie tak. też... Kurwa, on przychodzi porozmawiać, dobra, zabijecie i koniec, ja się wyłączam, byk. Dla mnie to też jest główny wybór, dla mnie to nie jest 300 IQ, najlepszy przedstawiciel. Okej, okay, to ma jakiś sens, ale czy nie ma lepszych wyjść? Hashirama, chociażby Hashirama w tej sytuacji, który jest chujowym Hokage, pokazał, że jest rozwiązanie. Po prostu porozmawiał z nim, bo jednak się da i Sasuke był główną osobą, która wygra wojnę. Wiadomo, skutków nikt nie przewiduje. Tylko... W tej konkretnej sytuacji lepszym Hokage jest Hiruzen, Minato i Hashirama. W tej jednej konkretnej. Tak, tak do rozmów, tak jak mówię, dla mnie do rozmów i do tych, no to lepsi są ci, ale no to Tobirama jest twardy, dlatego sądzę, że on by zadziałał bardzo podobnie jak Danzo, słysząc, że już wioska została zniszczona przez Kuramę, stali odsunięci, tak. planują ten... Prawdopodobnie był to dla niego sygnał, że to koniec dla Uchichów, że oni powinni... Czy ktoś... Ale czy ktoś w to wątpi, że on by tak postąpił? I no, dlaczego to jest dziwne, żeby tak postąpił? Bo ja nie wiem. Dlaczego jest to dziwne, żeby tak postąpił? No bo, tak jak mówiliśmy, przecież da się to jakoś zrobić. Jakby nie spróbowano niczego innego. I Danzo i Hashirama by zrobił to samo, co Danzo. Czyli nie wnioskujemy, tylko dążymy do tego, że Danzo jest bardzo podobny do Tobiramy i tylko o to mi chodzi, że mógłby no, tak zrobić. Tak. I to w sensie... nie byłoby dziwne w jego wykonaniu. No jasne, że nie. No i do tego chciałem dojść. Znowu, ale wiesz, ja... To mogliśmy skończyć w minutę, kurde, chłopie. Nie, powiedziałeś, że to nie, że on prawdopodobnie z niej porozmawiał. Ale, i to, o tego się dotyczymy. To nie, ale znowu, mylimy fakty, bo ty stawiasz ich w bardzo konkretnej już sytuacji, w której... mówisz, że Tobirama zrobiłby w tej samej sytuacji to Danzo. No. Tak, tylko że to... Mógłby. Przestawiasz sytuację, w której... ja myślę, że zrobiłby po prostu... jakby był w takiej sytuacji. Tylko mówisz, że sytuacja była tak. Nie słuchali go już, nie słuchali klanu Uchiha przez lata, Kyuubi się ten pojawił, byli inwigilowani i chcieli zrobić ten. No. Chcieli przejąć władzę. No cały czas to tylko, mówię. Że to wszystko by się... Wszystko. No Kyuubi może i tak by ten został... No to już kwestia Obito i Madara, nie? Już ciul. Ale te rzeczy...
najpewniej albo w tym czasie by się nie wydarzyły, albo w ogóle by się nie wydarzyły, bo jakby, wiesz... Które? No, te rzeczy. Chodzi mi o to, że nikt nie rozmawiał z nimi, z klanem Uchiha, że mówiłeś, że pluli na Fugaku bardzo, nie dali mu dać do słowa, tylko że to była jakby też decyzja Danzo, ale jak postawisz go w tej samej, Tobirama w tej samej sytuacji, to niekoniecznie musi być to prawda, bo on nie tak, że od razu uciszał wszystkich, w sensie, bo mówimy tu cały czas o momencie, w którym Tobirama jest zamiast Danzo i mamy czas pokoju. Przed atakiem Fugaku. Kubiego mówisz, tak? Ty mówisz przed atakiem Kubiego. Tak. Czyli Fugaku chce coś wprowadzić, więc Tobirama go nie wysłucha. Rozumiemy, bo powtarzamy to trzeci raz już. Okej, okay. Tak, Tobirama z Fugaku no, ale się dobra. Dogadują, zakładamy, I tak? Ty, i... no. Co? Tobirama z Fugaku się dogadują, zakładamy. Nie dogadują, tylko tak. Są dobrymi ziomkami, potrafią porozmawiać. Tak samo jak w przykładzie Kagamiego, że da się, tak? Że przywódca Uchichów, Fugaku jest okej i Tobirama jest dla niego też okej. Ale to wiesz, to nie była tylko kwestia Fugaku, tylko całego klanu. I nawet Fugaku nie potrafi ich powstrzymać. I to była troszeczkę no dobra, ale to też jest kwestią tego, że klan Uchiha buntował się z tego powodu, że też nie dali im w ogóle nic, zostali osunięci. Wprowadzić. Czyli ogólnie sugerujesz, że Tobirama i Fugaku dogadaliby się na tyle dobrze, że... Żeby to przesunąć albo w ogóle wyeliminować ten, takie wiesz... czyli stałoby się to, co się działo za czasów Tobiramy, czyli byłby chujowo, ale stabilnie, o tak. W sensie, szkoda, że nas odsunąłeś, ale nie będziemy robić żadnego zamachu. To już bardzo jakby, bo mi pokazują fakty co innego. Jego wszystkie rozmowy, jego teksty mówią mi co innego, okej. Okay. Ale ty skreślasz ja kompletnie jakby... Kagami nie istniał, w sensie... Ale istniał, ale co ma Kagami do lidera wioski? Kagami był jego przybocznym, któremu ufał. Kagami był bardzo dobrym shinobi, ale to pokazuje, że on rozmawiał z Uchichami. To nie jest nic dziwnego, że rozmawiał z Uchichami, ale dla niego wioska była najważniejsza, nie że jakiś tam Fugaku czy Kagami. Jeżeli miałby poświęcić Fugaku dla całego Uchicha, to by też go się pozbył. Przynajmniej z Fugaku by rozmawiał, co się nie działo za czasów Danzo. Powiedzmy, dogadują się, rozmawiają. I tak dalej, ale dalej... Nie mówisz, że to jest, wiesz, osoba, coś takiego, że Fugaku mówi, ja chcę to, a Tobirama, dobra, to masz tutaj, pyk, przelewik. To zakładamy teraz taki fakt, Tobirama i Fugaku bardzo dobrze się dogadują, ale wioska zostaje zaatakowana przez Kyubiego i zostaje zniszczona i tak dalej, no i oczywiście podejrzenia spadają na Uchichów, co jest logiczne. I co w takiej sytuacji Tobirama robi? Odsuwa ich dalej od wioski, tak jak zrobił to Danzo, żeby ich obserwować. Bo to mi się wydaje logiczne, tylko, bo tak robi że... Danzo na początku. Nie wiem, to trzeba by znowu rozważyć, to jest, bo to jest temat na 10 lat, tak, to jest bo zobacz, że Danzo już od samego początku zaczął ich tak odsuwać, w sensie odsunął ich, żeby w ogóle nie pomagali klanu Uchiha. I tutaj Tobiramę widzę, że mógłby to zrobić, ale też nie mógłby tego zrobić, bo mógłby z jednego powodu, że... żeby nikt nie zginął, żeby znowu nikt nie przebudził Sharingana, żeby nikt nie oszalał. Dlatego by ich odsunął od Kyubiego. Czyli mówimy o skutkach ataku Kyubiego. I dlaczego Danzo odsunął tą wioskę? Po to, żeby oni byli obserwowani, byli pod tymi wieżami, żeby ich kamerować i tak dalej, i tak dalej. Czy Danzo jakby chciał to uzyskać? Tak, Danzo chciał iść pod całkowitą kontrolą. Czy Tobirama chciałby to uzyskać, żeby specjalnie, celowo ich obserwować? No to samo, co zrobił w swojej młodości. Czyli specjalnie dał im władzę, żeby ich odsunąć od wioski. Ta samiutka decyzja. Czyli mógłby tak zrobić, ale to znowu, Fugaku, no to też jakby znowu trochę skreślamy to wszystko. To trochę dla mnie miałby większą kontrolę nad nimi. W sensie, bo zobacz, co się działo, jak Tobirama odsunął ich od wioski, to tak naprawdę Tobirama był nad klanem Uchiha. Nie miał pośrednika jakby. To, co sobie zrobił, tak go, oni tak. robili. No, nie widzieliśmy. Nie widzieliśmy. No. A jakby miał takiego Fugaku, to on mógłby najpierw porozmawiać z Fugaku, jakkolwiek, chociaż siema, co tam, niż jeżeli od razu dajesz naprawdę rozkaz i cyk. Nie, w sensie, nie uważam, że to by było... Nie, ja nie uważam, że to byłoby coś na zasadzie siła przyjaźni, wszystko jest spoko, nikt nikogo nie podejrzewa. Uważam po prostu, że to nie byłoby na taką skalę. Że to nie byłoby aż tak, jakby chodzi ci o to, że to nie byłoby tyle tym takiej zamysłu zniszczenia tego klanu, tak? Chodzi ci o to, bo Danzo już dążył do tego, żeby klan został zniszczony, tak? Żeby to było
że to wszystko mogłoby się wydarzyć, w sensie, że później ten zamach chcieli i tak dalej, tylko że to by na pewno było, na pewno, że uważam, że to by było odłożone w czasie i kwestia ale, jest no. tego, że to byłoby takie, wiesz, spokojniejsze, jakby ta opresja klanu Uchiha, że tak to nazwijmy, no. byłaby mniejsza za czasów, jakby Tobirama był w momencie Danzo, od samego początku mówimy. Danzo chciał celowo, nie? A jaka była opresja klanu Uchiha za pomocą Danzo? Właśnie taka, że odsunął ich po Kyubi tym. Bo jedyne, co zrobił Danzo Uchihom, no to odsunął ich od wioski jeszcze bardziej i położył postawił w takim położeniu, że wszędzie byli obserwowani. I Fugaku to widział i wszyscy jakby Shinobi... Benz, mam dla ciebie jeden ważny argument, który całą teorię twoją niszczy. Dalej. Shisui Uchiha. No. Shisui Uchiha był jak przodkiem Kagamiego i był w zasadzie tak, jakby to zostało przedstawione, jakby on był drugim Kagamim. Teraz chcesz powiedzieć to, że Shisui nie ginie, bo Tobirama go tak nie załatwi. Tak. I uratuje klan. Tak. Okej. Okay. Teraz... pozwoli mu użyć Koto Amatsukami. Teraz przenosimy to w czasie troszeczkę, bo prawdopodobnie gadać, ożyłby Koto Amatsukami na całym klanie, bo tak to jest powiedziane, że może użyć go na wszystkich, no. co ciekawe. No. I tylko to został problem odłożony w czasie. Uchiha znowu chyba że zmienią się po tym Koto Amatsukami i będą kochani dla wioski i nagle ich Mangekyo Sharingan przestanie się przebudzać negatywnie i już przez wioskę nie będą postrzegani negatywnie. Tu znowu jest tyle ale i tyle rozbieżnych dróg. Rzeczywiście w tamtym momencie, co żyje Tobirama, wioska zostałaby uratowana, Uchiha by żyli, ale powiedzmy tak. te nowe pokolenia już by na ich, chyba żeby co 10 lat rzucano te Koto Amatsukami, jasne, było przekazane słuchaj, z pokolenia na pokolenie. Znowu, ja nie mówię, że to cały tam bunt i tak dalej, kwestia tego, że chcieli odebrać władzę, no, bo dla mnie to żeby nie się moment, nie wydarzyła. Nie? Tylko wydarzyłoby się albo później, albo nie za czasów w ogóle Tobiramy, tak, więc może za 100 w lat, to byłby może problem nowej osoby. Tak, tak. Więc nie stawiałbym Danzo na równi. W sensie oczywiście w na niektórych... Nie są tacy sami, ale podobni. No ich, tak. Ich działania są podobne, ich logika jest podobna, ale nie są tacy sami. No jeszcze raz. Tak. Mówiłem to od początku. Że od początku moglibyśmy tak mówić, że Danzo jest podobny do Tobiramy, bo to jest prawda. Chociaż tak, ale... znowu... chodzi mi tylko o to, że jak zacząłeś argumentować, żebyśmy się zgodzili z tym, że on jest podobny, w sensie taki sam, tak samo by się zachował, okej, okay, ale stawiasz go w bardzo, bardzo konkretnych warunkach. Nie, ale że dzieje się że... to. Dodałem, że mogłoby tak być, ale znowu nie musiało. I po czym to wnioskuję? Ja to wnioskuję po czymś, nie po tym, że a może, tylko po jego tekstach i po jego... po tym, co na przykład jak potraktował Sasuke, jak się odzywał do Uchichów i jak był nastawiony do nich. Tylko po tym. I po tym, co jest kanoniczne, nie po tym, że raczej on by porozmawiał z nimi, bo raczej porozmawiałby z nimi, to większy wymysł niż to, żeby wszystkich Uchichów załatwił tak samo jak Danzo. Dlaczego to jest większy wymysł? I takie domniemania, że może by tak było. Po prostu większe procentowe szanse. Dlatego, że widzimy, jak on się zachowuje w stosunku do nich i może słusznie, może niesłusznie. To już abstrahując. Po prostu tak już jest. I widzimy to. Widzimy to bardzo dobrze na przykładzie Sasuke na przykład. Jak on jest bardzo porywczy. I tak znowu możemy teraz kręcić Fugaku i tak dalej, i tak dalej. Mówię, mogłoby tak być. Ja wnioskuję po tym, co widzę, co jest kanoniczne. Bo jeżeli mówimy, to co możesz powiedzieć znowu teraz? Kanoniczne jest Kagami, z którym się dogadywał. No tak. Tobirama, Fugaku to jest jeden człowiek, który tak naprawdę... nie chciał tego wszystkiego. Tylko jakby cała społeczność. I jakby Fugaku nie potrafił też na nich wpłynąć tak, nie potrafił ich powstrzymać, co mówi do Itachiego. Klan już był tak, kurwa, wściekły na to wszystko, że po prostu wioska ich traktuje jak trendowatych śmieciów, że chcieli przejąć władzę i rządzić po swojemu. I to jest kwestia tego. Nie neguję żadnej prawdy czy nieprawdy. Utrzymuję swoje stanowisko, że Tobirama to jest śmieć. Tak samo jak Danzo. Czy Danzo jest większym? Danzo robił gorsze rzeczy. Czy są większym, czy nie większym, to już ten. Oczywiście, rzeczywiście, Tobirama nie nienawidził Uchichów, miał do nich uraz. Potrafił się z nimi dogadać, potrafił rozmawiać na przykładzie tego Kagamiego i tak jak mówił, że zna wielu dobrych Uchichów, których lubi, z którymi się może kolegować, nic do nich nie ma. Tak? I możemy podoba się sugerować, że Tobirama to nie jest całkowity bezuczuciowy śmietnik, który chce się ich pozbyć, tylko mówi, że najważniejsza jest wioska i wioska to podstawa. Czyli jakby ogół jest dla niego najważniejszy, co jest raczej logiczne. No to tak. Jest w sumie cecha dobrego władcy. Ale niestety
całe te wszystkie, cokolwiek, gdziekolwiek go nie widzimy, to on reaguje, wszystko siłą chce zrobić. Nigdy nie ma jakiejś rozmowy, on po prostu się odpala maksymalnie i chce po prostu wszystko zniszczyć. Jakby to mnie odrzuca od tego. Tak samo jak Orochimaru mówi mu to, tamto, tamto, on jakby, okej, jakby kamień na twarz. Ja to wiedziałem, że tak będzie, ale wierzyłem, że będzie tak i tak i tak. Więc przemyślał sobie to, że mogłoby tak być. Nie tak. Zajebał ich od razu, więc to też... Nie, to nie o tej kwestii. W niektórych sytuacjach jest po prostu taki... No? Jest taki, że chce reagować od razu, a w niektórych, wiesz, jakby to było grubsze myślenie, no bo... Znaczy, wiesz, chodzi mi o to grubsze myślenie, to powiedzmy, o co chodziło. On powiedział, że wiedział, że może tak być i że się pozbędą następnego Madary, że no. Może tak być, że jeżeli ich odsunął od wioski, to przez to Madara kolejny może się nie. Pojawić. Nie, cicho. Dlaczego? Dlaczego może się pojawić, bo to jest ważne, bo Madara, odrzucili Madarę, który mówi im, że wioska was wypierdoli, że wioska was zdradzi. I Madara sobie poszedł. I wioska go odrzuciła. I teraz zacytujmy sobie jeszcze raz Orochimaru, że jednak każdy wiedział, że w ten sposób chciałeś wygnać ich klan na obrzeża wioski. Podałeś w ten sposób rękę zwolennikom Madary, którzy postanowili pójść za jego wolą. Na to Tobirama mówi, że wiedział, że tak się może stać, ale chcieliśmy w razie czego pozbyć się takich osób. Wiedzieliśmy, że możemy sobie dać radę z takimi osobami. Czyli wiedział, że jego działania mogą mieć taki skutek, że poda rękę zwolennikom Madary w cudzysłowie, tak? Czyli wiedział, że jakieś to działanie może negatywy przynieść. Nie mówię, że to jest zła decyzja. Wierzę, że decyzja są lepsze decyzje niż ta. Ale nie powiedziałbym, że to jest jego czysta IQ myślenie do przodu, tylko to jest znowu troszeczkę taka decyzja, a jak się pojawi, to go zajebiemy. I był świadomy tego, że może robić źle. O to mi chodzi. Może. U niego to było bardzo duże może. Ja tu nie widzę, ja tylko widzę plotki, może, demokracja, której nie ma. Plotki widzę... to były przed wszystkim. Plotki pamiętaj, były jak... tak. Plotki były na samym początku znaczy, wioski, plotki, więc... No. Po samym początku wioski, okej. Okay. No to powiedzmy, że potem poznał tych Mangekyo Sharinganów. No. To też jest dla mnie, kurwa, strasznie nie no, łączy to jest się Naruto, z historią. Więc wiesz, nie? No powiedzmy, że tak musi być, bo tak powiedział, nie? No to wszystko, no powiedzmy, łączy się w kupę. Ale... Nie, to nie jest człowiek czysta IQ, który myśli do przodu i wszystko jest chłodny, tak jak ty ludzie mówią. I już bardziej bym powiedział, że przemyślany to jest Danzo, kurwa, niż ten Tobirama, który od razu siłą wszystko chce. To przynajmniej tak jest pokazane, ja to nie wymyślam. Ja to mam pokazane, ja mogę wysłać sceny w komentarzu, wszystkie sceny rage'ów tego Tobiramy, który na rozmowę reaguje po prostu jak jakiś, kurwa, nie wiem, no jakiś Hulk. I o to mi chodzi. Tylko, że widzisz, ja też... Dlatego to jest dla mnie śmietnik. Masz konkretne sytuacje, o konkretne, tak ci i tylko powiem. Takie. A reszta to domniemania. Mam konkretne sytuacje, bo jest no kanon. To jest kanon, nie? A reszta? Ale sam zobacz na sam początek, jak on powiedział o tej demokracji. Czy on tam mówił, wiesz, od razu wybuch, że o, ten... Nie, nie mógł tego powiedzieć nawet, bo to byłoby głupie. Było bardzo głupie, jakby powiedział, że ma ich wywalić, bo nic jeszcze nie zrobili. Znaczy on to i tak zrobił po śmierci Hashiramy, a jeszcze nic nie zrobili. Ale tu dobrze powiedział, że Madara nie powinien zostać Hokage i nim nie zostanie, bo ludzie go nie wybiorą. I czyżbyś słyszał o plotkach na klanie, bla 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 bla. Jest ich nawi się zwiększa niż moc i tak dalej, dlatego są nieprzewidywalni. I Hashirama uznał, że to dyskryminacja. Ja nie uważam, że to jest dyskryminacja, tylko to jest słuszna obawa. Ale nadal... No, teraz znowu możemy powiedzieć, widział Mangekyo i widział jak się stają. I teraz mamy, to jest niepełna historia dla mnie. Ja bym chciał zobaczyć jak Kishimoto to wszystko widzi, ale dla mnie ludzie mówiący, że Tobirama jest złoty chłopak i wszystko przemyślał i to jest jego... On, to jest tylko tak pokazane w historii. Tylko to co nam jest pokazane, to jest pokazane, że on zachowuje się jak debil, a w historii, której nie widzimy, pokazane jest, że on ma 300 IQ. Tak to widzę. No i tak to widzę, tak to jest pokazane. Może. No to część, to znaczy, wiesz, to wszystko zależy od tego, jak to odbierze. Tak, bo... tak. Zawsze tak to jest, że no, naprawdę, no tak. Każdy może pomyśleć co innego, napisze mi to, ja powiem, no tak, w sumie racja, ale ja znowu mogę lecieć. I znowu ktoś powie, ale, ja powiem, no tak, racja, i możemy lecieć dalej. To w sumie tak lecimy sobie 2 godziny i myślę, że i ty masz, kurwę, dużo racji i fajnie, że mogliśmy pokrzyczeć, bo ja widzę tak. Na swoim tym, że od 5 minuty tak zacząłem krzyczeć do 40, że mi wyjebie głośniki. Mam nadzieję, że będę mógł to ściszyć jakoś i nie wyjebie wam uszów. Bo naprawdę przekrzykiwaliśmy się i to jest fajne. Tak. Ja przekrzykuję się zawsze już bo ja zawsze dużo gadam. Jak z kimś gadam,
to nie daje komuś dojść do słowa. W sensie, jak już mam swój temat, to no, ja też nie, więc akurat tak. Mamy tyle dobrze, że możemy ale... jakoś porozmawiać, a nie będę potulny. Tak. Sorry, no masz rację. Nie, no bo to wszystko zależy, bo jak dlaczego? To no. odbierze no. i też jak zostanie nam to pokazane. No bo widzisz, skoro ty jesteś po takiej stronie, gdzie uważasz, że on nie jest taki zajebisty, to jesteś po stronie mniejszości w tym momencie, nie? Możliwe. Tam już ja wolę się nie iść w tłum czy nie w tłum, to mnie tak bardzo nie ten... Nie, mnie też to nie obchodzi. W sensie, czy ktoś idzie bardziej w tłum, czy ktoś nie idzie w tłum. No. Chodzi o to, że chyba jesteśmy w stanie się zgodzić, że jesteś po stronie mniejszości. W sensie, więcej osób bardziej lubi Tobiramę niż go nie lubi. No, akurat z jakiegoś powodu. I więcej osób uważa, że ma 300 IQ, niż nie myśli, że ma 300 IQ, nie? Akurat na moim Discordzie wiele osób jest na przykład, ale to możliwe dlatego, że ja takie filmiki często Tobiramie dawałem, wiesz, w sensie, dawałem, no, bo to jest, społeczność moja jest kwestia taka, tego, że twoja społeczność jest taka i powie to, co znaczy, większość po prostu się zgadza z tobą. Zgadza się to, co zobaczy, prawda? No, tak. Uznają, że no w sumie tak, ale nie zastanawiał się nad czymś innym. Ale jakby na przykład obejrzeli twój filmik, którym mówisz tak, to może by zmienili zdanie, może nie? Dlatego fajnie jest znać dwie perspektywy. I teraz jestem bardzo ciekaw. No teraz wiadomo, ja jestem po tej niby mniejszości, ale chciałem też poznać zdanie innych ludzi. Niekoniecznie musi być tak, że tą batalię ty przegrałeś, bo jesteś po stronie mniejszości. Może masz więcej argumentów sensowniejszych, nie? A ja mam mniejszych. To do oceny to ludzi, nie? Nie jest w naszej ocenie, bo mam wrażenie, że ani ty, ani ja za bardzo zdania swojego nie zmieniliśmy, po prostu przedstawiliśmy swoje zdanie. I ja nie mówię, że mi się wydaje, że jakby... Obydwaj możemy mieć rację, bo bardzo dużo w tym odcinku interpretowaliśmy i jakby mówiliśmy, jakby to było gdyby. Bardzo dużo jakby to było gdyby. I rzeczywiście w kwestiach jakby to było gdyby może być tyle rozwidleń, że możemy tak jak mówiłeś, gadać 10 lat. I rzeczywiście nadal to może być cały czas prawda. Możemy sobie lecieć z własnym fanfikiem. I tak. Wiesz, jest kwestia tego, co już mówiliśmy nieraz w tych podcastach, że dużo rzeczy jest przedstawione bardzo jednostronnie w różnych sytuacjach, nie? Nie mamy dwóch perspektyw zazwyczaj. Zazwyczaj nie mamy. I w tej po Edo Tensei też jest bardzo mocno taka perspektywa klanu Uchiha, jako jest strasznie, wiesz, znęcają się nad nimi, nad tymi Uchihami biednymi, nie? Tak to jest nam pokazywane. To są takie przebitki, ale jakby no widzimy to bardzo powierzchownie. Nie widzimy ich jakby w środku. I mamy tam jedno zebranie, w których oni się buntują, że że nie fajnie. I to w sumie tak bardziej nie mamy jakichś uciśnionych ich na obrazie, tylko tak pokazane, że oni zostali tacy. Szczególnie przez Danzo. Było takie gnojenie, że bardzo, że Uchiha są bardzo biedni. W kontekście Danzo, w Tobiramy dużo tak nie było powiedziane, ale jak mówię, możemy bardzo dużo interpretować te teksty, szczególnie te jego... Wszystkie dialogi, to praktycznie jego wszystkie dialogi w tylko całej serii. Właśnie, widzisz, że to on to bardzo mało się i tak wypowiada na te wszystkie tematy. Bo to nie właśnie, jak się wypowiadał, to się nie tłumaczy za bardzo, tylko tak jakby przytaknął ci, nie? Ale to, to widzisz, zależy jak to sobie odbierzesz, bo identyczna sytuacja się w sumie stała z Danzo i o tym mówiliśmy ostatnio przecież, że też była bardzo jednostronna sytuacja pokazana, że Danzo jest ten zły cały czas. I jego wyborów nie zostało, jego wybory nie zostały nam za bardzo jakby przedstawione w tamtym czasie, nie? W sensie to było tak mocno pokazane w tym momencie, że to jest jego wina, ale nie pokazane dlaczego on tak robi. Gdzieś tam możemy to odkopać, ale musimy już to zrobić sobie sami. Tak, i jest w tych sytuacjach jest bardzo podobnie. I znowu możemy interpretować, nie? Że tutaj jest mocno to nastawione, żeby pokazać, że on rzeczywiście przyczynił się do tego wszystkiego, co jest być może prawdą, wiesz, zaczął to wszystko. I nie mamy jakby bardzo kontrargumentów na to wszystko, jakby on nie próbuje się bronić. I albo to uznajemy, że on się nie próbuje bronić, bo tak to zrobiłem i tak dalej i tak chciałem wszystko, albo jest kwestia znowu, że tak to jest przedstawione w Naruto. Bo masz też głupią sytuację z tym Mangekyu, że on mówi, że zna takie osoby, tymczasem my znamy Fugaku po wojnach, który jako jedyny, nie? Więc to jest takie, wiesz, bardzo niespójne. Ale tak, to jest Naruto. To jest bardzo niespójne, no przecież tyle lat walczą ze sobą, Uchiha z Senju, a tylko Madara ma Mangekyo z swoim bratem. Tak. Na dodatek potem jest cała wojna. Jest jedna wojna za czasów Tobiramy, nagle on zna wielu z Mangekyo, a potem, a potem są jeszcze dwie całe wojny, których Uchiha biorą udział i jest tylko Fugaku w tajemnicy.
A później mamy coś takiego. Mamy życie realne, nam 2-3 lata, które znamy Naruto i masz Itachiego z Mangekyu, masz Shusuyego z Mangekyu, Sasuke przebudził Mangekyu i nagle więcej masz przez 3 lata niż przez 100 ileś tam, nie? Tak. Więc bo wtedy historia się toczyła, a to była w sumie opowieść w dłużej mierze o Sharinganach, o Sharinganie, tak. Odczekanie Uchiha, cała ta historia się toczyła praktycznie do samiutkiego końca, bo w końcu praktycznie główny antagonista to był Uchiha w końcu, nie? No. I główny bohater też. Tak. Więc wszystko zależy, nie? Jest dużo namieszane. Przedstawiliśmy swoją opinię i druga godzina dobija. Ja już jestem szczerze zmęczony. Chciałem dać jeszcze jakieś pytania, ale to w sumie dam takie bardzo szybkie, bo ostatnio dostałem pytanie i to nie wiem, czy to... Możesz też się wypowiedzieć, ale ogółem tak brzmi pytanie. Mam pytanie do Q&A, takie nietypowe. Jak z czytaniem komentarzy na YouTubie? To, że Eliaszu czytasz, to widzę, mam na myśli, jak długo po opublikowaniu filmu docierają do ciebie komentarze, czy tylko dzień, dwa po publikacji, a może tydzień czy miesiąc? Jak ta sprawa wygląda ogólnie z YouTubem, chociażby z twojej wiedzy? Bo w sumie zawsze mnie to intrygowało. Tak to napisał i nie wiem, jak ty to u ciebie to wygląda, ale ja ogółem czytam komentarze na studiu YouTube i one po prostu wyskakują w momencie, w którym ty napiszesz. Nieważne, czy napisałeś na filmiku sprzed 10 lat. Chodzi o czas, w którym ty opublikowałeś komentarz. I u mnie to tak wygląda, że ja najczęściej czytam po prostu na studiu YouTube. Ja mam tam najnowsze komentarze, nieważne pod jakim filmikiem. Można te wejść w bezpośredni filmik i tam tylko odpowiadać. Tak czasami też robię. Na telefonie lepiej jest, ale na YouTube Studio też. Tam możesz sobie zaznaczyć, czy bez twojej odpowiedzi, same komentarze, czy już te z twoją odpowiedzią. I tam możesz sobie jakby to fajnie porobić. No i ogólnie ja wiem, że ty odpisujesz mocno na te komentarze. Ja coś tam odpisuję. Ja jakby... Wiadomo, ja nie odpisuję na komentarze tak przykład typu ostatnio robiłem topkę Taijutsu i ktoś mówi, jakim cudem Naruto to nie powinno być, jakim cudem Naruto jest na drugim miejscu, a na przykład ktoś tam jest na piątym, to nie będę z takimi, nie będę odpowiadał taki komentarz, bo to jest bardzo jasne, że Naruto w Kurama Mode i Sage Mode po prostu niszczy 99% w Taijutsu, ale no odpisywać na takie komentarze to mnie boli serce i odpisuję, jeżeli uznam, że komentarz jest taki, nie wiem, według mojej opinii mądry, albo taki fajny, no to odpiszę. I tyle. Nie, ja czasami pisuję tak, nie, haha. A to widziałem. Że to ja po prostu czasami nie mam co odpowiedzieć, a mówię, a co tam, komuś się zrobi miło, jak odpowiem, coś tam cyk, myk. A, jeszcze jedną tylko rzecz zaznaczę dla osób, które są po prostu widzami, a nie twórcami, że najciężej jest odpowiedzieć na komentarze, które są odpowiedzią do innego komentarzu. Więc jeżeli jest komentarz sprzed miesiąca i ktoś na niego odpowie i oczekuje, że nie wiem, ja mu odpiszę, to raczej nie ma takiej szansy. Musi się stać coś dziwnego. Muszę powiadomienie dostać czy coś. Nie ma szans. Musi mnie to zaintrygować, żebym kliknął w konkretny komentarz, żebym to znalazł, bo tak to nie ma opcji, że ja go przeczytam. No to jest najgorsze. Jak ty odpowiesz komuś w komentarzu i ktoś znowu ci odpowie, to już praktycznie nie możesz odpowiedzieć, nie. Bo... Musiałbyś to sprawdzić, nie chcieć to znaleźć. Musisz wejść konkretnie w ten komentarz, w ten film i dopiero to sprawdzić i wtedy Ale tak to YouTube akurat nie ma tak dobrze, pod tym względem nie jest okej. Okay. Tak, mogliby to rozwiązać tak, że jak ktoś nawet wrzuci odpowiedź do jakiegoś tam komentarza, to też wyskakuje na samej górze, nie? Że ta takiego filtru nie ma. Głównego komentarza. Ale z drugiej strony nie wiem, czy to nie byłby miszmasz, jak masz komentarz, kiedy o pierwszy i ktoś napisuje +1 i chuj, masz cały czas pierwszy na górze. No i dla takich większych twórców to był taki spam, że nie dokopaliby się do normalnych komentarzy. Ale jeżeli taki filtr by po prostu był, opcjonalny... Tak. No to powiedziałbym, że okej, ale nie taki klasyczny, taki główny. Okej. Myślę, że całkiem potężnie pogadaliśmy. Mi się bardzo podobało. Ja lubię pokrzyczeć. Mi się też podobało. Fajnie, że mam taką, wiesz, też inną perspektywę. To jest najlepsze, dlatego ja chciałem też ten podcast zrobić. Znaczy było nudno, jakbyśmy powiedzieli, to byś miał Tobirama git. Powiem ci tak, nadal uważam Tobirama z totalnego kocura, chociaż wiesz, to znowu jest tak, postać że... Postać mi się podoba, ogólnie postać tak, człowiek nie. Coś tam, wiesz, mniej go szanuję, bo źle to powiedziane, ale przedstawiłeś też sporo takich argumentów mocnych, które powodują, że trochę na niego inaczej patrzę, o tak, nie? No, w sensie nikt nie jest idealny, wiadomo, Tobirama też nie był, miał tam swoje, dużo racji, miał dużo, coś tam się pomylił, wiadomo, nikt nie uważa go za Boga, mam nadzieję, i tyle po prostu, też troszeczkę... Jak to nie? Też troszeczkę tam mam takie...
w niektórych kwestiach, że okej, okay, ale nadal, czyli ja od początku wiedziałem, że nie zmienię zdania w tej kwestii, że nie lubię go jako człowieka. Jakby dla mnie to jest taki sam człowiek jak Danzo, chociaż Danzo jest wiele gorszy. Nie, takie sama powiedzmy, no gorszy jest ten Danzo, ale ta sama półka bym powiedział. Stoją na tej samej półce ze sobą. Jakby te rozwiązania nie podobają mi się, ja wolę bardziej... To co? Ja, no, Naruto, masz Boruto, jeszcze Naruto, dwie Boruto. Godziny? Masz jeszcze dwie godziny na porozmawianie? Mogę jeszcze o Naruto Boruto pogadać w jego przykładzie, jakim się powinno być Hokage. Dobra. I pokażę, że jednak się da. Okej, okay, to już tyle. Tak, nie, dobra, kończymy to, bo to jeszcze musisz mnie ten, a jeszcze dzisiaj, bo jeszcze musisz mi to wysłać, nie? Tak, tak, wyślecie wszystko dzisiaj. Dwie godziny minęły, może jutro będzie podcast. Teraz tak. Naprawdę już, siema. Siema.